Kapitel 24 ist ja ein sehr langes Kapitel. 24 rozdział pierwszej księgi Mojżeszowej jest bardzo długim rozdziałem. Dann habe ich gedacht, wir gucken uns das in einzelnen Blöcken an und lesen auch immer einzelne Blöcke. Dlatego pomyślałem, że lepiej będzie, gdy przyglądać się będziemy poszczególnym urywkom i przed danym urywkiem zawsze tą treść dotyczącą tego urywku będziemy czytać. Sonst wissen wir am Ende von Vers 67 nicht mehr, was in Vers 1 stand. Bo gdybyśmy przeczytali te 67 wierszy, to jakbyśmy doszli do końca, to już byśmy nie pamiętali, co w pierwszym wierszu było napisane. Also lesen wir erstmal die Verse 1 bis 9. I dlatego przeczytamy wiersze od 1 do 9. 24 rozdział 1 Mojżeszowej od 1 do 9 wiersza. A Abraham zestarzał się i posunął się w latach. Pan zaś błogosławił Abrahamowi we wszystkim. I rzekł Abraham do sługi swego, najstarszego w domu swoim, który zarządzał całym mieniem jego. Połóż proszę rękę swoją pod biodro moje, abym zaprzysiągł ciebie na Pana, Boga nieba i Boga ziemi, że nie weźmiesz żony dla syna mojego spośród córek Kananejczyków, wśród których mieszkam. Lecz pójdziesz do ojczyzny mojej i do rodziny mojej i weźmiesz żonę dla syna mojego Izaaka. A sługa mu odpowiedział, a jeśli nie zechce ta kobieta pójść ze mną do tego kraju, czy wtedy mam zaprowadzić syna twego do ziemi, z której wyszedłeś? Rzekł do niego Abraham, strzeż się, abyś tam nie zaprowadził syna mojego. Pan, Bóg niebios, który mnie wziął z mojego domu ojcowskiego i z mojej ziemi ojczystej i który mi przysiągł, mówiąc, potomstwu twemu dam tę ziemię, on pośle anioła swego przed tobą i stamtąd weźmiesz żonę dla syna mojego. A jeśli ta kobieta nie zechce pójść z tobą, będziesz zwolniony od tej przysięgi mojej. Tylko nie prowadź tam syna mojego. Wtedy położył sługa rękę swoją pod biodro Abrahama, pana swego, i przysiągł na to. Also Kapitel 24 teilt sich insgesamt in drei Blöcke. Ogólnie mówiąc, 24 rozdział można podzielić na trzy części. Davon sind der erste und der dritte relativ kurz. Z których to pierwsza i trzecia są stosunkowo krótkimi urywkami. Das heißt, der erste Teil sind die Verse 1 bis 9, die wir gelesen haben. Właśnie pierwszą część stanowią te wiersze od 1 do 9, które żeśmy przeczytali. Und man könnte als Überschrift darüber setzen Anweisungen an den Knecht. I tytułem można by było opatrzyć te wiersze wskazówki dla tego sługi. Der dritte Block ist auch wieder kurz. Trzeci blok jest znowu krótkim urywkiem. Das sind die Verse 61 bis 67. To są wiersze od 61 do 67. Und es beschreibt sozusagen den Weg Rebekkas zu ihrem zukünftigen Mann und das Zusammentreffen. I te wiersze opisują drogę Rebeki do jej przyszłego męża. Und dazwischen die Verse 10 bis 61. A pomiędzy są wiersze od 10 do wiersza 60. Haben wir die Mission des Knechtes. Opisujące całą tą misję, z jaką został wysłany ten sługa. Also zuerst sehen wir den präzisen Auftrag, den Abraham gibt. A więc najpierw widzimy ten bardzo precyzyjnie sformułowany rozkaz, jaki Abraham dał swojemu słudze. Wir sehen dann die exakte Durchführung und das Wirken Gottes. I później oglądamy te bardzo dokładne wypełnienie tego przez Boga. Wir haben zum Schluss das Ergebnis. A na sam koniec oglądamy wynik tego działania. Dass Rebekka mit diesem Knecht zu Isaak zieht. Gdy widzimy, że Rebeka wyrusza w drogę z tym sługą do Izaaka. Und wieder haben wir hier zwei Seiten. I znowu tutaj oglądamy dwie strony. Wir haben die geschichtliche Seite.
Widzimy stronę historyczną, die praktische Seite, która jest jednocześnie tą praktyczną stroną. A für unser Leben, po pierwsze dla naszego życia, und B sicherlich auch, wenn es um die Fragen der Ehe geht. A po drugie, z całą pewnością wskazówki, gdy chodzi o nasze małżeństwo. Aber wir haben auch die prophetische Seite. Ale również oglądamy też i stronę proroczą. Und ich möchte jetzt kurz einmal auf die prophetische Seite wirklich nur kurz zu sprechen kommen. Ja teraz chciałbym naprawdę krótko wzmiankować sprawy dotyczące tej strony proroczej. Indem ich einmal kurz zusammenfasse, wovon die Hauptpersonen Vorbilder sind. Krótko chciałbym streścić to, czego obrazami albo wzorcami są osoby występujące w tym rozdziale. Begründen werde ich das dann immer, wenn wir zu den entsprechenden Versen kommen. A uzasadniać to będę, gdy będziemy przechodzili do konkretnych wierszy później. Also Abraham ist ein Bild von Gott, dem Vater. A więc tu oglądamy Abrahama, który jest obrazem Boga Ojca. Übrigens nicht nur in Kapitel 24, auch in Kapitel 22. 17? Nicht nur in Kapitel 24, auch in Kapitel 22. Nie tylko tutaj w tym 24 rozdziale, ale również też i w rozdziale 22. Izaak ist ein Bild von Jesus Christus. Izaak jest obrazem Pana Jezusa Chrystusa. In Kapitel 22 auf der Erde, wie er am Kreuz gestorben ist. Tak jak w wierszu 20, przepraszam, w rozdziale 22 to oglądamy, który na tej ziemi zmarł na krzyżu. In Kapitel 24 als der Verherrlichte nach seinem Werk. A w 24 rozdziale oglądamy Pana Jezusa jako tego, który został już uwielbiony po wykonaniu swojego dzieła na krzyżu. Der Knecht ist ein Bild von dem Heiligen Geist. Sługa jest obrazem Ducha Świętego. Der ein ganz, ganz wichtiges Thema hier macht, tut. Który zajmuje się w tym rozdziale bardzo, bardzo ważnym tematem. Er sorgt dafür, dass Christus verherrlicht wird. On właśnie o to się stara, aby Chrystus był uwielbiony. So wie er auch über Isaak großartige Dinge berichtet. Przez to właśnie, że on opowiada o Izaaku wspaniałe rzeczy. Wir haben dann noch Rebekka. Mamy również też i Rebekę. Und Rebekka ist hier in dieser Geschichte ein Bild von der Versammlung. I w tej historii Rebekka jest obrazem zgromadzenia. Das ändert nichts daran, dass die Versammlung im Alten Testament ein Geheimnis gewesen ist. Wcale to nie zmienia tej rzeczywistości, że sprawa zgromadzenia w Starym Testamencie była zakryta i była tajemnicą. Das heißt, wir haben im Alten Testament keine prophetischen Aussagen. To znaczy, że w całym Starym Testamencie nie znajdujemy ani jednej wypowiedzi proroczej na ten temat. Über die Zeit der Gnade, dotyczącej czasu obecnego łaski, und auch nicht über die Versammlung Gottes. I również dotyczącej tego zgromadzenia Bożego na ziemi. Aber wir haben geschichtliche Ereignisse. Ale w Starym Testamencie mamy opisane różne zdarzenia historyczne, wo wir durch das Licht des Neuen Testamentes Hinweise finden. W których to my tylko w świetle Nowego Testamentu możemy znaleźć wskazówki na to wskazujące na zgromadzenie. Warum ist es dann so wichtig, dass noch Kapitel 23 dazwischen steht? Dlaczego w zasadzie jest to tak ważne, żeby pomiędzy tymi rozdziałami był zawarty 23 rozdział? Denn Kapitel 22 spricht ja schon von Rebekka in Vers 23. Dlatego, że przecież już w 22 rozdziale czytamy w 23 wierszu o Rebece. Und Betuel zeugte Rebekka. A Betuel zrodził Rebekę. Und eigentlich geht es jetzt mit Kapitel 24 weiter. I tak w zasadzie w tym 24 rozdziale ten temat jest dalej kontynuowany. Wo dann eben der Knecht Abrahams eben zu dieser Rebekka kommt. W którym jest to rozdziale opisane, że ten sługa Abrahama dociera do Rebeki.
Warum ist es so wichtig, dass jetzt Kapitel 23 dazwischen steht, dass Sara stirbt? Dlaczego jest to tak ważne, że pomiędzy tymi dwoma rozdziałami znajduje się 23 rozdział opisujący śmierć Sary? Weil Hagar und Sara jeweils ein Bild von Israel sind. Dlatego, że i Sara, i Hagar są obrazem na Izraela. Wir finden das in Galater 4. Możemy o tym przeczytać w liście do Galacjan w 4 rozdziale. Hagar, wie sie sich unter Gesetz gestellt haben. Hagar, która siebie samą postawiła pod działanie zakonu. Und sie haben kläglich versagt. I ona w godny pożałowania sposób zawiodła. Daraufhin sendet Gott Isaak. I właśnie to dlatego Bóg zesłał Izaaka, der in Kapitel 21 hier geboren wird. Którego narodzenie jest opisane w 21 rozdziale. Der in Kapitel 22 geopfert wird. Który w 22 rozdziale bywa ofiarowany. Also in der Sprache des Neuen Testaments, er sendet seinen Sohn Jesus Christus. I my dowiadujemy się z Nowego Testamentu, że Bóg zesłał swojego Syna Chrystusa na ziemię, der das Gesetz erfüllt hat, który zakon wypełnił, der etwas Besseres an die Stelle des Gesetzes gesetzt hat, który wstawił coś lepszego w miejsce zakonu, die Gnade, mianowicie łaskę. Was hat das Volk mit Jesus Christus gemacht? I co ten naród uczynił z Jezusem Chrystusem? Sie haben ihn abgelehnt. Oni go odrzucili. Er kam in das Seine und die Seinigen nahmen ihn nicht an. Gdyż czytamy, że przyszedł do swojej własności, ale właśnie jego nie przyjęli go. Sie hatten nur einen Platz für ihn, das Kreuz von Golgatha. Mieli dla niego tylko jedno miejsce, a mianowicie krzyż na Golgocie. Gott sah das so, als wären sie nur Totschläger und keine Mörder gewesen, als ihn an das Kreuz nagelten und seinen Sohn töteten. Bóg to widział w ten sposób, że gdy ten naród przybijał jego syna do krzyża na Golgocie, für Totschläger gibt es Gnade, to Bóg widział w nich tylko takich, którzy popełnili grzech zabójstwa z przeoczenia czy z wypadku jakiegoś. I dla takiego człowieka była zawsze łaska, für Mörder nicht. Ale dla człowieka, który zabił z premedytacją, który był mordercą, nie było łaski. So wird diesem Volk noch Gnade angeboten, Apostelgeschichte 2-7. I to dlatego Bóg jeszcze temu narodowi oferuje swoją łaskę, co oglądamy w rozdziałach od 2 do 7 w Księdze Dziejów Apostolskich. Aber dann steinigen sie Stephanus. Ale następnie czytamy o tym, że ten naród ukamionował Szczepana. Und er sagt kurz vor seinem Tod, a ten Szczepan krótko przed swoją śmiercią powiedział in seiner Rede, in seiner Rede, in seiner w swoim przemówieniu do tego narodu, dass sie Mörder geworden sind. Że wy staliście się mordercami. Damit gab das für das Volk als Masse keine Gnade mehr. I to oznacza, że dla całego tego narodu, ogółem mówiąc, nie ma już łaski. Natürlich kann sich jeder einzelne bekehren. Naturalnie w czasie łaski każdy z tego narodu pojedynczy może się przecież nawrócić. Aber das Volk als Ganzes wurde beiseite gesetzt. Ale ogół całego tego narodu został przez Boga usunięty na bok. Und davon spricht Sara. Sara starb. I to właśnie obrazowo opisuje Sara, gdy czytamy w 23 rozdziale, że Sara zmarła. Noch einmal, dass wir das richtig verstehen. Jeszcze raz to powtórzę, abyśmy to dobrze zrozumieli. Zuerst war Hagar da mit ihrem Sohn Ismael. Najpierw przecież pojawiła się Hagar ze swoim synem Ismaelem. Dann bekam Sara ihren Sohn Isaak. Dopiero później Sara otrzymała syna swojego Izaaka. Als Sara ihren Sohn Isaak bekam, i gdy Sara otrzymała tego syna Izaaka, wurde Hagar vertrieben. To Hagar była wygnana z tego domu. Durch das Gesetz konnte niemand mehr zu Gott kommen.
I to oznacza, że przez zakon nikt nie jest w stanie przyjść do Boga. Es war beiseite gesetzt. I dlatego ten zakon był na bok usunięty. Die Gnade, Sara, trat an ihre Stelle. I łaska, czyli Sara, wstąpiła w miejsce zakonu. Mit ihrem Sohn Isaac. Ze swoim synem Izaakiem. Er stirbt in 1. Mose 22. On umiera w pierwszej księdze Mojżeszowej, 22 rozdział, obrazowo to tam oglądamy. Wie Jesus Christus am Kreuz von Golgatha. Tak dokładnie jak Jezus Chrystus na krzyżu Golgoty. Aber man verwarf auch diese Gnade Gottes. Ale należy zaufać tej łasce Bożej. So hat Gott sie verworfen. So hat Gott sie sein Volk verworfen. I dlatego też i Bóg odrzucił swój naród. Sara starb. Czytamy, Sara zmarła. Und jetzt sind wir sozusagen in der Zeit der Gnade in Kapitel 24. I teraz my żyjemy w tym czasie łaski, co zobrazowane jest w 24 rozdziale. Auch rein prophetisch gesehen. Tak, czysto z punktu widzenia proroctwa oglądany. Und wir erfahren in Kapitel 24, wie alle Personen der Gottheit für uns tätig sind. I z tego rozdziału dowiadujemy się, jak wszystkie osoby bóstwa są dla naszego dobra czynne. Das macht dieses Kapitel so gewaltig und so einzigartig. To właśnie powoduje, że ten rozdział jest taki szczególny, jedyny w swym rodzaju. Wir erfahren, dass Gott tätig ist. Dowiadujemy się z niego, że Bóg jest czynny. Wir erfahren, dass der Heilige Geist tätig ist. Widzimy, że Duch Święty działa. Wir erfahren etwas über das Wirken von Jesus Christus. Dowiadujemy się też i coś na temat działania Jezusa Chrystusa. Wir lernen, wie wir uns unter diesem göttlichen Einfluss in der Welt verhalten sollen. I z tego się uczymy, jak my pod wpływem Bożym mamy zachowywać się w tym świecie. Nun, dass Abraham ein Bild von Gott ist, das sehen wir schon in den Versen 1 bis 4. To, że Abraham jest tutaj obrazem Boga, to dowiadujemy się z pierwszych wierszy od 1 do 4. Er war alt und hoch betagt. Czytamy tu o nim, że on zestarzał się i był już w podeszłym wieku. Im Buch Daniel wird Gott als der Alte an Tagen bezeichnet. W księdze Daniela jest Bóg właśnie nazywany jako ten, który jest podeszłego wieku. Er ist derjenige, der alles besitzt, dem alles gehört. On jest przedstawiony jako ten, który wszystko posiada, do niego wszystko należy. Und der hier den Knecht eben den Heiligen Geist aussendet. I który też tego sługę, czyli Ducha Świętego, wysyła. Aber gleichzeitig haben wir auch hier den Mann Abraham vor uns. Ale jednocześnie mamy tutaj przed sobą tego męża Abrahama. Und dieser Abraham hat Interesse an Isaak. I ten mąż jest wielce zainteresowany dobrem swojego syna Izaaka. Sein Interesse gilt eben auch der Familie von Isaak. I jego zainteresowanie sięga daleko do przodu, mianowicie rodziny Izaaka. Und so erfahren wir hier, dass er eben seinen Knecht aussendet. I dowiadujemy się, że on właśnie wysyła swojego sługę. Nun, wieso ist der Knecht ein Bild von dem Heiligen Geist? A powstaje pytanie, dlaczego ten sługa jest obrazem Ducha Świętego? Nun, zum einen, er ist der Älteste seines Hauses. Po pierwsze, z tego względu, że on jest najstarszym z całego jego domu. Da haben wir wieder einen ähnlichen Titel wie bei Abraham, bei Gott selbst. Er war alt. I tu znajdujemy podobny tytuł tego sługi, jak mówiliśmy na temat Abrahama, który był już w podeszłym wieku. Und er war derjenige, der alles verwaltete, was Abraham hatte. A poza tym sługa ten był tym, który wszystkim zarządzał, co posiadał Abraham. Das war also nicht so ein normaler Knecht, wie man ihn damals hatte. A więc nie był to taki zwykły sługa, jaki w tamtych czasach w domach służył. Sondern es war ein Knecht, der wirklich über alles gesetzt hatte, was Abraham besaß. Ale był to sługa, który miał władzę nad całą posiadłością Abrahama. Er stand schon fast auf der gleichen Ebene wie ein Abraham.
Można powiedzieć, że prawie że na tym samym poziomie stał co Abraham. Ich denke schon, wie Gott das hier beschreibt, zeigt uns, dass Gott uns hier einen Hinweis auf eine göttliche Person geben möchte. I myślę, że to, co w jaki sposób to tutaj Bóg nam opisuje, to świadczy o tym, że chce nam dać wskazówkę dotyczącą boskiej osoby. Nämlich auf den Heiligen Geist. Mianowicie na Ducha Świętego. Aber gehen wir jetzt einmal zurück zu der rein praktischen Seite hier. Ale teraz zwróćmy naszą uwagę na tą praktyczną stronę tych wierszy. Der Knecht spricht hier von jemandem, der auch ein geistliches Verständnis besaß. Sługa tutaj obrazuje kogoś takiego, który ma duchowe rozeznanie, zrozumienie. Das heißt, der Knecht spricht eben davon, dass auch wir ein geistliches Verständnis, ein Einblick in die göttlichen Dinge haben sollen. I ten sługa, obrazowo mówiąc, poucza nas, że i my powinniśmy mieć duchowy rozsądek, który umożliwi nam wejrzenie w sprawy Boże. Und dieser Knecht bekommt jetzt einen absolut klaren Auftrag. I ten sługa otrzymuje absolutnie jasno sformułowane polecenie. Verschiedene Möglichkeiten werden diskutiert. Różne możliwości były przedyskutowane. Aber es gibt keine Kompromisse. Ale nie ma kompromisu. Also noch einmal, hier wird darüber gesprochen, was eben auch passieren könnte. Jeszcze raz powtarzam, omówiono to, co mogłoby się w tym przypadku zdarzyć. Ganz offen und ehrlich besprechen das Abraham und der Knecht. Całkowicie otwarcie i szczerze rozmawiają o tym Abraham i sługa. Aber Abraham lässt keinen Kompromiss zu. Ale Abraham nie dopuszcza żadnych kompromisów. Es gibt nur ein entweder oder. Jest tylko jedno wyjście, albo tak, albo tak. Und so wird dieser Auftrag Abrahams, Auftrag des Knechtes eingeleitet und beendet durch einen Schwur. I to zadanie, jakie udziela Abraham, zostało przekazane temu słudze jeszcze z potwierdzeniem przysięgi jego. Vers 3. Czytamy o tym w wierszu trzecim. Und ich werde dich schwören lassen bei dem Herrn. I ja tutaj zaprzysięgam ciebie na Pana, Boga nieba i ziemi. Und in Vers 9, und er schwur ihm in dieser Sache. I w wierszu dziewiątym i przysiągł mu na to w tej sprawie. So, was ist der Auftrag, den der Knecht bekommt? A więc jakie to zadanie, które ten sługa otrzymuje jest? Dass er eine Frau für Isaak suchen soll. On miał znaleźć małżonkę dla syna Izaaka. Es ist natürlich völlig klar, dass wir das so heutzutage nicht praktizieren können. Jest to naturalnie całkowicie jasne, że w dzisiejszych czasach czegoś takiego nie jesteśmy w stanie praktykować. Ich kann nicht irgendeinen Knecht losschicken, der meinem Sohn eine Frau sucht. Nie jestem przecież w stanie teraz wysłać jakiegoś mojego sługę, aby on poszukał małżonkę dla mojego syna. Das ändert aber nichts daran, dass die geistliche Bedeutung hier heute auch noch gültig ist. Ale to niczego nie zmienia w tej sprawie, że te duchowe znaczenie całego tego rozdziału po dziś dzień nas obowiązuje. Das heißt, die geistlichen Ansprüche, die da sind. Mianowicie wszystkie te wymagania duchowe, które tutaj są wymienione. Und da haben wir hier zwei ganz wichtige Punkte in den Versen 1 bis 9. I w tych wierszach od 1 do 9 mamy opisane mianowicie dwa bardzo ważne punkty. Der erste Punkt ist in Vers 3. Pierwszy punkt jest zawarty w wierszu trzecim. Der zweite Punkt ist in Vers 6. A drugi punkt w wierszu szóstym. Das erste ist, pierwsza jest rzecz taka, er soll keine von den Töchtern der Kanaaniter nehmen. Że nie wolno mu wziąć na małżonkę żadną z córek Kananejczyków. Sondern er soll jemanden nehmen aus seiner Verwandtschaft. Ale miał mu wziąć żonę z domu rodzinnego. Übertragen heutzutage würde das bedeuten, dass er eine gläubige Frau suchen soll. Przenosząc to na dzisiejsze czasy,
należy powiedzieć, że ten sługa miał przyprowadzić dla Izaaka wierzącą żonę. Das ist sicherlich eine der wichtigsten Belehrungen überhaupt im Alten und Neuen Testament. A to, że to jest jedno z najważniejszych pouczeń zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie. Dass ein gläubiger Mann eine gläubige Frau und eine gläubige Frau einen gläubigen Mann heiraten soll. Że wierzący mąż ma wziąć za żonę wierzącą niewiastę, jak również wierząca niewiasta ma wziąć za męża wierzącego mężczyznę. Das heißt, ein Knecht in dem Sinne senden wir natürlich nicht aus. To znaczy, że w tym sensie nie wysyłamy jakiegoś sługę. Aber das Prinzip hat sich nicht verändert. Ale obowiązująca zasada w ogóle się nie zmieniła. Das ist hier die erste wichtige Mitteilung, die der Knecht bekommt. To jest pierwsze bardzo ważne zadanie, które otrzymuje ten sługa. Abraham sucht also eine Frau, die passend ist für seinen Sohn. A więc Abraham poszukuje dla swojego syna takiej żony, która by była odpowiednia dla niego. Aber passend heißt nicht passend aufgrund ihrer sozialen Stellung. Dopasowana do niego, a to wcale nie oznacza, że ona by miała być tego samego poziomu socjalnego. Oder passend aufgrund ihres Reichtums. Czyli miałaby mieć podobne bogactwo, które posiada jego syn. Oder passend, weil sie vielleicht nett aussehen soll. Albo pasująca tylko z tego powodu, że miałaby być miłą kobietą. Sondern passend heißt hier, weil sie aus dem Volk Gottes ist. Nie, pasującą dla niego tylko z tego powodu, że ona by pochodziła z córek ludu Bożego. Darum sagt es in Vers 4 noch einmal ganz klar. I to dlatego w wierszu czwartym jeszcze raz bardzo klarownie on tutaj się wyraża. Er sagt ihm also nicht nur, wo er nicht hingehen soll. A więc ten Abraham nie tylko, że powiedział, gdzie sługa nie ma iść, sondern er sagt ihm auch, wo er hingehen soll. Ale również powiedział mu, gdzie ma pójść. Jetzt passiert das, was ich eben sagte, die Sache wird jetzt besprochen. I teraz dzieje się to, co poprzednio powiedziałem. Sprawa ta jest teraz omawiana pomiędzy nimi. In Vers 5 vielleicht wird die Frau mir nicht in dieses Land folgen wollen. W wierszu piątym mianowicie czytamy: a jeśli nie zechce ta kobieta pójść ze mną do tego kraju, ja soll ich dann Isaak zu ihr schicken? Czy ja miałbym zaprowadzić Izaaka do niej? Also das, was ich eben sagte, hier wird eine Möglichkeit besprochen. A więc to jest to, co ja już też powiedziałem. Wszystkie możliwości zostały tu omówione. Aber kompromisslos. Ale w taki sposób, że nie było kompromisów. Hüte dich davor, meinen Sohn dorthin zurückzubringen. Strzeż się tego, abyś tam nie zaprowadził mojego syna. Du kannst deinen Sohn doch nicht dorthin bringen. Jetzt müssen wir die Seite sehen, dass Abraham dort herausgegangen ist. I teraz musimy pamiętać o tym, że przecież Abraham kiedyś z tego kraju, z tego domu został przez Boga wyprowadzony. Sondern ich sag mal bei der Sprache hier geblieben, er soll sich in den geistlichen Örtern aufhalten. My musimy teraz mówić w tym języku duchowym. Ten syn ma się przebywać w takim rejonie, gdzie są duchowe miejsca. Das heißt, wir bekommen hier eine zweite wichtige Information. To znaczy, że otrzymujemy tutaj drugą bardzo ważną informację. Das erste ist natürlich, dass sie eine gläubige Frau sein soll. Pierwszą rzeczą jest ważne to, że ta przyszła małżonka ma być kobietą wierzącą. Das zweite ist, dass sie geistlich übereinstimmen sollen. Po drugie, mają być również też i dopasowani w duchowy sposób do siebie. Also ihre geistlichen Interessen sollen den geistlichen Interessen Isaaks entsprechen. A więc jej duchowe zainteresowania mają być odpowiednie do tych duchowych zainteresowań Izaaka. Weißt du, ich kenne einige Gläubige, die haben sehr gut angefangen. Znam niektórych takich wierzących, którzy w tej sprawie bardzo dobrze rozpoczęli.
Die waren zum Teil ein großes Zeugnis für den Herrn. I nawet i w swoim życiu częściowo byli wielkim świadectwem dla swojego Pana. Bis zu dem Zeitpunkt, wo sie geheiratet haben. Aż do tego punktu, gdy pobrali się ze sobą. Ja, sie haben schon eine gläubige Person geheiratet. Tak, myśmy się przecież pobrali z wierzącą osobą. Aber die stand eben mehr in der Welt als in einem geistlichen Leben. Ale ta duchowa osoba, wierząca osoba, okazało się później bardziej stała mocno w tym świecie niż w duchowych obszarach. Und die Gefahr ist groß, dass das immer nach unten zieht. I zawsze jest wielkie niebezpieczeństwo, że taka osoba całe małżeństwo zawsze w dół pociągnie. Spurgeon hat mal ein interessantes Bild beschrieben. Spurgeon, ein der Prediger. Jeden z kaznodziei, Spurgeon, opisał to za pomocą bardzo interesującego obrazu. Eine Person steht auf dem Tisch. Jedna osoba staje na stole. Eine andere Person steht auf dem Boden. Druga osoba stoi na podłodze. Und beide ziehen. I chwytają się dłońmi i obydwie osoby zaczynają ciągnąć. Jetzt kann man sich leicht überlegen, wer wen zu wem zieht. I teraz na pewno bardzo łatwo się domyślić, kto kogo do siebie pociągnie. Deswegen sagt Abraham, i to właśnie dlatego Abraham powiedział: Hüte dich davor, meinen Sohn in dieses Land zurückzubringen. Strzeż się tego, abyś mojego syna nie zaprowadził do kraju tej kobiety. Hüten wir uns davor, dass wir uns nur durch Gefühle leiten lassen. Strzeżmy się tego, aby nie dać się prowadzić tylko i wyłącznie przez uczucia. Dass wir plötzlich dorthin zurückgebracht werden, wo Gott uns einmal herausgerissen hat. Abyśmy koniec końców nie znaleźli się w takim miejscu, z którego już wcześniej Bóg nas przecież wyrywał. Es geht um die Verheißung Gottes, sagt Abraham. Bo przecież tutaj chodzi o tą obietnicę Bożą dla Abrahama. Gott hat gesagt, deine Nachkommen will ich dieses Land geben. Przecież Bóg powiedział Abrahamowi, potomstwu twemu ja dam ten kraj. Wie kann das gehen, wenn Isaak das Land verlassen würde? Jakby miało się to zrealizować, gdyby Izaak opuścił ten kraj? Nehmen wir mal Abraham hier als Mensch. Tak, spójrzmy teraz na Abrahama jako na człowieka. Als ein Gläubiger. Jako na człowieka wierzącego. Der festhielt an den Verheißungen Gottes. Który mocno się trzyma tych obietnic Bożych. Und der den Verheißungen Gottes überhaupt kein Hindernis sein wollte. I który w tych obietnicach wspaniałych Bożych w żadnym wypadku nie chciałby być jakąkolwiek przeszkodą. Und dem es deswegen so wichtig war. I to właśnie dlatego dla niego było to tak bardzo ważne, dass Isaak im Land blieb. Aby Izaak pozostał w kraju. Ich war natürlich ist Isaak auch ein Bild von dem Herrn Jesus. Naturalnie również Izaak jest obrazem Pana Jezusa. Der jetzt zu dieser Zeit im Himmel verherrlicht zu Rechten Gottes ist. Który teraz w obecnym czasie uwielbiony znajduje się w domu ojcowskim po prawicy Bożej. Und er bleibt dort. I on tam przebywa. Auch wenn wir vielleicht manchmal versuchen, ihn zu uns herabzuziehen. Nawet wtedy, gdy my czasami próbujemy go ściągnąć do siebie. Aber das wird nicht passieren. Er wird dort bleiben als Verherrlichter zu Rechten Gottes. Ale to nigdy się nie stanie, gdyż on pozostanie dalej jako ten uwielbiony po prawicy Bożej. Nun, der Herr gibt noch eine weitere Hilfe hier in diesem Abschnitt. I Pan daje dalsze wskazówki czy pomoc w tym rozdziale. Und das ist am Ende von Vers 7. Co oglądamy pod koniec siódmego wiersza. Er wird seinen Engel vor dir hersenden. On pośle anioła swego przed tobą. Das ist ein interessanter Ausdruck. Jest to bardzo interesujące wyrażenie. Denn damit weist, ich sag mal, Abraham auf etwas Interessantes hin. A to mianowicie, że Abraham wskazuje tutaj na bardzo interesującą rzecz, dass dieses Wirken gar nicht alleine von dem Knecht abhängt, że działanie czy czynności, jakie ma wykonać ten sługa,
sondern w ogóle nie są w pełni zależne tylko i wyłącznie od tego sługi, sondern Gott sendet seinen Engel als einen Boten, der hilft. Ale tutaj czytamy o tym, że Bóg pośle swojego anioła jako posłańca swego, który będzie mu pomagał. Das heißt im Endeffekt, dass die Dinge schon in die Wege geleitet werden, bevor überhaupt der Knecht dort an dem Brunnen ankommen wird. To wszystko oznacza, że pewne rzeczy już będą z góry przez Boga przygotowane, zanim ten sługa dojdzie do tej studni. Natürlich ist die Macht eines Engels beschränkt. Naturalnie moc aniołów jest też ograniczona. Ich glaube, in Apostelgeschichte 8 können wir das sehen. Myślę, że możemy to oglądać w Dziejach Apostolskich w 8 rozdziale. Also die Engel, sagt Hebräer 1, sind dienstbare Bote, ausgesandt für die Heiligen. W Hebrajczyku w 1 rozdziale czytamy o tym, że aniołowie są tymi posłańcami pomagającymi tym, którzy są własnością Bożą. Und so haben wir in Apostelgeschichte 8 einmal den Engel und einmal den Heiligen Geist. I tak w Dziejach Apostolskich w 8 rozdziale oglądamy i anioła, i Ducha Świętego. Und zwar jeweils bei Philippus. A mianowicie w przypadku Filipa. Einmal in Vers 26. Po pierwsze oglądamy w wierszu 26. Ein Engel des Herrn aber redete zu Philippus und sprach: Steh auf und geh nach Süden. Czytamy: A anioł pański rzekł do Filipa, mówiąc: wstań i idź na południe. Da wird der Engel hier benutzt als jemand, der dem Philippus einen äußeren Auftrag gibt. Tutaj ten anioł jest użyty do tego, aby przekazać Filipowi takie zewnętrzne polecenie. Also dass er da an einen seltsamen Ort gehen sollte, nämlich in die Wüste, wo er sich fragt, was soll ich da als Evangelist? I mianowicie Filip miał udać się na szczególnego rodzaju miejsce, bo na pustynię, i mógłby sobie pomyśleć: cóż, ja mam tam do roboty na pustyni. Aber er geht. Ale posłuchał i poszedł. War ein Auftrag, den Gott irgendwie ihm durch den Engel gegeben hat. Było to polecenie, które Bóg mu przez anioła w jakiś sposób przekazał. Aber wenn es nachher geht, darum geht, zu dem Herzen von Philippus zu reden. Philippus? Dem Kämmerer zu reden. Ale jeżeli chodzi o to, w jaki sposób teraz przemówić do serca tego posłańca królowej z południa, ihm sogar das Wort Gottes zu erklären und aufzuschließen, aby mu nawet wyjaśniać słowo Boże i otwierać przed nim, dann ist es nicht mehr der Engel, der jetzt Philippus etwas sagt, to nie oglądamy już, że to anioł coś przekazuje i mówi do Filipa, sondern es ist der Geist, der Heilige Geist. Ale czytamy o tym, że to Duch Święty rzekł Filipowi. Vers 29. O tym czytamy w wierszu 29. Der Geist aber sprach zu Philippus. Ale Duch rzekł do Filipa. Also wir merken, wenn es so eine äußere Sache geht, i w tym zauważamy, że jeżeli chodzi o taką czysto zewnętrzną czynność do wykonania, dann sendet Gott seinen Engel vor uns her. To w takiej sprawie Bóg wysyła swojego anioła przed nami. Aber wenn es eine geistliche Arbeit geht, das Erklären des Wortes Gottes oder das Verkündigen des Evangeliums. Ale jeżeli chodzi o duchową pracę, wykładania Słowa Bożego lub głoszenia Ewangelii, dann ist es der Heilige Geist, der uns die richtigen Worte geben möchte. To wtedy jest czynny Duch Święty, który chce nam przekazać właściwe słowo. Und das ist das, was uns hier diese ersten Verse in Kapitel 24 erklären. To jest właśnie to, co wyjaśnia nam te pierwsze wiersze w tym 24 rozdziale pierwszej Mojżeszowej. Wir sollten noch ein paar weitere Verse lesen. Przeczytamy jeszcze teraz parę następnych wierszy. Und die Verse 10 bis 12. Mianowicie wiersze od 10 do 12. Und die Verse 15 und 16. 15 i 16 wiersz. Und Vers 21. I 21. 10 wiersz.
Potem wziął sługa 10 z wielbłądów pana swego i poszedł. A mając wszelkie kosztowności pana swego w ręku, wstał i udał się do Aram Narahaim, do miasta Nahora. I zostawił wielbłądy na spoczynek poza miastem przy studni pod wieczór, gdy zwykle kobiety wychodziły czerpać wodę. I rzekł: Panie, Boże Pana mojego Abrahama, poszczęć mi dziś i okaż łaskę Panu swemu Abrahamowi. 15 wiersz. Zanim zamilkł, pojawiła się z dzbanem na swym ramieniu Rebeka, która urodziła się Betuelowi, synowi Milki, żony Nahora, brata Abrahama. A dziewczyna ta, bardzo piękna, była dziewicą, która z żadnym mężczyzną jeszcze nie obcowała. Zeszła ona do źródła, napełniła swój dzban i wychodziła. 21 wiersz. A mąż ów przypatrywał się jej w milczeniu, aby poznać, czy Pan poszczęścił jego drodze, czy nie. Wir sind jetzt hier in diesem ersten Teil von diesem Mittelteil. Tak, tym samym znaleźliśmy się w pierwszej części, tej środkowej części tego rozdziału. Und wir könnten als Überschrift darüber setzen: Der Knecht findet Rebekka. I możemy postawić tytuł nad tą częścią: Sługa znajduje Rebekę. Wir wollen jetzt zunächst einmal die rein praktische Seite sehen. I najpierw przyjrzyjmy się tej stronie czysto praktycznej. Und wir merken, in welch einer Ruhe das hier alles geschieht. I z pewnością zauważacie, z jak wielkim spokojem wszystko się tutaj odbywa. Dieser ganze Abschnitt ist gekennzeichnet durch Ruhe. Cały ten urywek charakteryzuje się wielkim spokojem und durch Abhängigkeit. I zależnością. Und das erste, was der Knecht macht, dass er tatsächlich loszieht. Pierwszą rzecz, jaką ten sługa czyni, to to, że rzeczywiście on udał się w drogę. Aber er zieht nicht mit leeren Händen los. Ale on nie wybrał się w drogę z pustymi rękoma. Sondern er hat einiges von seinem Herrn bekommen. Ale niejedną rzecz otrzymał od swojego pana. Zum einen 10 Kamele hat er genommen. Po pierwsze, wziął ze sobą 10 wielbłądów. Von den Kamelen seines Herrn. Z pozostałych wielbłądów swojego pana. Und die Zahl 10 spricht immer von der Verantwortung in unserem Tun. Liczba 10 zawsze obrazowo wskazuje na odpowiedzialność w naszych czynach. Und von den Wegen, die wir gehen. I mówi o drogach, którymi idziemy. Denn so haben wir 10 Finger und so haben wir 10 Zehen. I tak mamy 10 palców u rąk i u nóg. Also die Seite der Verantwortung in unserem praktischen Leben. A więc widzimy tutaj tą stronę odpowiedzialności w naszym praktycznym życiu. Aber das war nicht alles, er hatte noch allerlei Güter seines Herrn bei sich. Ale to jeszcze nie wszystko. On zabrał różnorodne dobra swojego pana. Das heißt, er hatte etwas bei sich, was von seinem Herrn sprach. A więc to oznacza, że on miał ze sobą takie rzeczy, które obrazowo mówiły o jego panu. Haben wir etwas bei uns, was von unserem Herrn spricht? Czy my mamy właśnie coś ze sobą, co mówi o naszym Panu przed tym światem? Wenn man uns jetzt außerhalb dieses Raumes nachher sieht, sieht man da etwas von unserem Herrn? Jeżeli znajdziemy się poza tym pomieszczeniem, czy na naszym zewnętrznym wyglądzie można coś zobaczyć z osoby naszego Pana? Oder schleppen wir alles Mögliche mit uns rum? Albo może my ciągamy ze sobą wszelkie możliwe rzeczy. Aber eben Dinge, die nicht von unserem Herrn sprechen. Ale takie rzeczy, które nie mówią o naszym Panu. Ich muss ja immer an Josef denken, der dieses lange Ärmelkleid hatte. I to zawsze pozwala mi myśleć o Józefie, który nosił tą suknię z długimi rękawami. Und das war das Ärmelkleid seines Vaters, was er ihm gemacht hatte.
Była to właśnie suknia z długimi rękawami, którą uczynił dla niego jego ojciec. Und jeder, der Josef sah, sah etwas von seinem Vater, wenn er dieses Ärmelkleid anhatte. I wszędzie, gdzie się Józef udawał, to widział właśnie coś ze swojego ojca, bo miał przecież na sobie suknię swojego ojca. Und sein Vater erkannte ja später auch sofort, dass es das Ärmelkleid war, was ihm gemacht hatte. I jego ojciec też natychmiast rozpoznał tą suknię, którą on sporządził dla swojego syna, gdy pozostali synowie ją potem przynieśli. Und so sah man diesem Knecht an, dass von Abraham kam. I właśnie też i na tym słudze można było to zobaczyć, co pochodziło od jego pana. Noch einmal die Frage an dich und auch an mich selbst. Jeszcze raz postawię te pytanie skierowane do ciebie i osobiście do mnie też. Habe ich Dinge bei mir, die von meinem Vater sprechen? Czy mam ze sobą rzeczy, które mówią o moim ojcu? Er macht sich dann auf. Czytamy, że ten sługa się wybrał w drogę. Zieht bis nach Mesopotamien zur Stadt Nahors. I dotarł do Mezopotamii, do tego miasta, w którym mieszkał Nahor. Über die wahnsinnig lange Reise von vielen, vielen hundert Kilometern wird hier kein einziges Wort verloren. I tutaj o tej okropnej podróży, która przebiegała przez wiele setek kilometrów, nie ma mowy ani jednym słowem. Ma das Gefühl, er kam sofort dort an. Można by mieć takie wrażenie, że ten sługa natychmiast tam dotarł. Erledigte diesen Auftrag Gottes sofort. Dlatego, że on natychmiast wykonuje to polecenie Boże. Und dann ist es so schön, dass zu dem Wasserbrunnen kam zur Abendzeit. I jest to właśnie piękne, że on doszedł do studni z wodą właśnie w czas przed wieczorem dnia. Noch einmal, es wird hier so geschrieben, als wäre morgens losgezogen und kam zur Abendzeit an. Jeszcze raz powtarzam, jest to tutaj tak opisane, że jak gdyby on rano wyruszył, a wieczorem dotarł do tej studni. Das war natürlich nicht der Fall. Naturalnie, że tak się to nie działo. Der Mann war Wochen unterwegs. Ten mąż musiał przez długie tygodnie podróżować do tego miejsca. Aber noch einmal, sein Ziel war es, diesen Auftrag Abrahams sofort zu erledigen. Ale jeszcze raz powtarzam, jego celem było, aby to polecenie Abrahama natychmiast wypełnić. Ohne irgendwelche Umwege. Bez jakichkolwiek dróg okrężnych. Und das wird uns hier beschrieben. I w taki sposób jest to tutaj opisane. Und dann kam zum Wasserbrunnen. I dotarł do studni z wodą. Aber kümmerte sich zunächst seine Kamele, denn ließ sie vor der Stadt niederknien beim Wasserbrunnen. On najpierw zatroszczył się o swoje wielbłądy i on kazał ułożyć się tym wielbłądom przed tym miastem u tej studni. Nun, wovon sprechen diese Wasserbrunnen? Na co obrazowo wskazuje ta studnia wody? Sie sprechen natürlich von dem Wort Gottes, das lebendig macht. Ta studnia obrazowo wskazuje na Słowo Boże, które nas ożywia. Ich denke, am besten sehen wir das in Johannes 4. Najlepiej to możemy oglądać właśnie w Ewangelii Jana w 4 rozdziale. Da spricht dort die Frau in Samaria sogar von den irdischen Brunnen, die Patriarchen gegraben haben. I tutaj ta niewiasta z Samarii opowiada panu o tych ziemskich studniach, które były wykopane przez patriarchów ich. Und jetzt wendet das der Herr auf sein eigenes Wort an. I pan zwraca się do niej jednym tylko słowem. Das heißt einmal lebendiges Wasser in Vers 10. W wierszu 10 mówiąc jej o wodzie żywej. Und es ist das Wasser, das ins ewige Leben quillt. Vers 14. I mówi jej o tej wodzie, która jest źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. 14. wiersz. Natürlich geht es hier darum, die Kamele zu tränken, die durstig waren.
Naturalnie, przecież chodziło temu słudze o napojenie tych wielbłądów, które były spragnione. Aber ich könnte einen Vers aus 1. Korinther 9, Vers 9 etwas abwandeln. Ale mógłbym teraz zacytować wiersz z pierwszego listu do Koryntian. Ist Gott etwa um die Kamele besorgt? Czy Bóg jest Bogiem troszczącym się o wielbłądy? Er spricht natürlich dort von den Ochsen in 1. Korinther 9. Oczywiście tam mowa jest w pierwszym liście do Koryntian, 9. rozdziale, o wołach. Nein, sagt Paulus. Paweł odpowiada, nie. Es ist um euretwillen geschrieben. Nie, zostało to wszystko zapisane z powodu was albo dla was. Natürlich ist Gott der Erhalter allen Lebens. Naturalnie, że Bóg jest tym, który podtrzymuje wszelkie życie. Und es ist sicherlich das, was auch in seinem Interesse ist, dass hier die Kamele getränkt werden. Z pewnością również i on jest zainteresowany tym, aby wielbłądy były napojone. Aber es ist geschrieben worden zu unserer Belehrung. Ale wszystko to zostało napisane ku naszemu pouczeniu. Halten wir uns an solchen Wasserbrunnen auf. Chciejmy przebywać właśnie przy takich studniach wody żywej. Ist das unsere tägliche Speise? Niech to będzie naszym codziennym pokarmem. Oder sind das die Dinge dieser Welt? Albo może my odżywiamy się rzeczami tego świata. Nochmal, was ist unsere Speise, die wir tagtäglich zu uns nehmen? Jeszcze raz powtarzam, co jest naszym codziennym pokarmem, który my dzień po dniu spożywamy. Der Knecht kam von Abraham. Ten sługa przyszedł od Abrahama. Er hatte Dinge von Abraham bei sich. On miał ze sobą wiele rzeczy od Abrahama. Und er hielt sich dort auf, wo auch Abraham sich manchmal aufhielt. I on właśnie zatrzymał się tam, gdzie jakże często zatrzymywał się Abraham. Und wo sich auch am Ende dieses Kapitels Isaak aufhielt. Gdzie również i pod koniec tego rozdziału czytamy o tym, że w takim samym miejscu zatrzymał się Izaak. Wir merken, wie harmonisch das ist. I na pewno to zauważamy, jak to wszystko jest ze sobą zharmonizowane. Und da ist es völlig klar, dass er erstmal betet. I staje się dla nas to całkowicie jasne, że pierwszą rzeczą, jaką on czyni, to to, że się modli. Das ist Vers 12. O tym mówi 12 wiersz. Und er sagte, lass es mir doch heute begegnen. I on mówi tutaj, poszczęść mi dzisiaj. Er sagt in Vers 13, guck mal, ich bin jetzt an dem richtigen Ort, an der Stadt, wo ich hin soll. I mówi w wierszu 13, jestem właśnie na tym właściwym miejscu, obok tego miasta, do którego miałem dotrzeć. Und ich bin sozusagen dort, was auch von woran Abraham auch Interesse hat, nämlich bei den Wasserquellen. A mianowicie jestem w takim miejscu, którym też bardzo był zainteresowany Abraham, mianowicie obok studni wody. Und da kommen jetzt Frauen raus, die im Endeffekt Wasser holen. I teraz mają wychodzić te kobiety, aby naczerpać tej wody. Und jetzt soll es doch bitte so sein, wenn da ein Mädchen ist, das ich anspreche, dass sie meine Tiere tränken soll, dass sie es auch tut. I mówi, niech tak się stanie, że jeżeli ja jedną z tych kobiet poproszę o to, aby dała mi wody, żeby ona również też nie tylko mnie, ale i moje wielbłądy napoiła. Was ich hier so schön finde, ist der Inhalt dieses Gebetes. Ja uważam, że jest rzeczą piękną treść tej modlitwy. Er hat nicht nur, nein, ich will anders sagen, er sagt Gott seine Wünsche. On po prostu przedstawia tu Bogu swoje życzenia. Und das ist auch eine ganz wichtige Form, wie wir beten können, wie wir mit Gott sprechen können. I to jest też bardzo ważna forma, w jakiej my możemy przychodzić w modlitwie do Boga. Weißt, wir brauchen nicht immer nur zu Gott zu sagen, Gott, bitte gib mir Klarheit. My nie musimy tylko do Boga mówić ciągle, Boże, daj mi jasności w tej sprawie. Natürlich müssen wir das tun. Naturalnie mamy tak czynić. Aber wir können auch sagen, Gott sagen, Gott, das ist mein Wunsch. Ale my możemy również Bogu powiedzieć,
Boże, to a to jest moim życzeniem. Weißt du, ich kann Gott jeden Tag fragen, zeig mir die richtige Frau für mein Leben. Wiesz, ja mogę codziennie Boga prosić, pokaż mi właściwą żonę dla mojego życia. Dann bin ich vielleicht in 20 Jahren noch dran. I będę w tym trwał przez następne 20 lat. Aber ich kann auch Gott sagen, ich möchte vielleicht den und den heiraten. Ale również mogę powiedzieć do Boga, Boże, ja chciałbym tą i tą wziąć za swoją żonę. Gott, wie denkst du darüber? I Boże, jak ty myślisz na ten temat? Und dann muss ich ganz offen sein für die Antwort Gottes. I wtedy muszę być całkowicie otwarty i chętny do przyjęcia odpowiedzi Bożej. Und wenn Gott sagt nein, bo jeżeli Bóg powie nie, dann ist es auch nein, to wtedy obowiązuje mnie to nie. Dann brauche ich auch nicht weiter diesbezüglich zu quengeln. I w tym względzie nie muszę już się męczyć dalej. Und so sagt hier seinen Wunsch. Tak widzimy, ten sługa Bogu przedstawia swoje życzenie. Gott, wenn das eine Frau ist, die eine so geistliche Stellung einnimmt. Boże, jeżeli to będzie taka kobieta, która tak duchowe stanowisko czy nastawienie wykaże, dass sie bereit ist, fremde Kamele zu tränken, że ona będzie gotowa, aby napoić, no można powiedzieć, obce wielbłądy albo kogoś obcego, Gott, dann wird das wohl diejenige sein, die du für deinen Knecht Isaak bestimmt hast. To Boże, to niech będzie ta, którą ty postanowiłeś dla syna sługi pana mego. Noch einmal zu Vers 14. Jeszcze raz wróćmy do wiersza 14. Er sagt lediglich, dass er zu der Frau sagen möchte: "Tränke mich." On miał powiedzieć do tej kobiety: "Nachyl swój dzban, abym ja był napojony." Wenn die Frau aber ihm was zu trinken gibt und seine Kamele tränken wird, jeżeli ta kobieta będzie gotowa, aby jemu dać pić i dodatkowo jeszcze od siebie samej napoi wielbłądy jego, also einen freiwilligen zusätzlichen Dienst tut, den nicht gefordert hat, a więc będzie gotowa, aby dobrowolnie wykonać tak wielką służbę, o którą ja ją nie będę prosił, dann wird es wohl die Frau sein. To niech to będzie ta niewiasta, którą ty przeznaczyłeś dla syna pana mego. Und ich sage mal, solche Frauen waren und sind selten. I ja to muszę podkreślić, że tego rodzaju kobiety były i są rzadkością na tym świecie. Sprüche 31, Vers 10. Na przykład czytamy w Przypowieściach w 31 rozdziale w wierszu 10. Eine tüchtige Frau, wer wird sie finden? Dzielna kobieta, któż ją znajdzie? Albo tu jest napisane w polskim tłumaczeniu: trudno o taką. Also das, was der Knecht hier in seinem Herzen sich wünscht. A więc to, co sobie tutaj zażyczył ten sługa w swoim sercu. War nicht das Alltägliche damals. To nie było jakąś normalnością w tamtych czasach. Aber das war das Erkennungszeichen, was suchte. Ale to właśnie było tym znakiem rozpoznawczym, którego on poszukiwał w osobie tej kobiety. Noch einmal, er sagt nicht zu Gott, die reich ist. Jeszcze raz powtarzam, on nie powiedział do Boga: przygotuj taką, która będzie bogata. Nicht die schön ist. Nie taką, która będzie piękna. Sondern die bereit ist zu dienen. Nie, ale taką, która będzie gotowa, aby sama od siebie służyć. Das heißt, die Gesinnung des Herrn Jesus offenbart. To znaczy taką, która będzie objawiać usposobienie Pana Jezusa. Denn der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Dlatego, że czytamy, że Syn Człowieczy nie przyszedł na tą ziemię, aby mu służono, ale aby on służył. Vielleicht noch kurz ein paar Minuten zu den Versen 15 bis 21.
Jeszcze parę minut, proszę o cierpliwość, abyśmy omówili te wiersze od 15 do 21. Er hatte sein Gebet noch nicht ausgesprochen, da kam Rebekka heraus. Czytamy tutaj, że on nawet nie dokończył tej modlitwy swojej, a przyszła już Rebekka. Sie hat einen schönen Namen, fesselnde oder anziehende. Ona ma piękne imię, taka, która jest wiążąca mnie z nim, albo ta, która jest godna pożądania. Ihr Vater hieß Betuel. Jej ojciec nazywa się Betuel. Das heißt abgesondert für Gott. A to imię oznacza odosobniony dla Boga. Das war der Sohn der Milka, das heißt Königin. On był synem Milki, a to imię się tłumaczy królowa. Aber das war nicht ein Selbstläufer, dass man dadurch auch automatisch eine geistliche Haltung bekam. Selbstläufer. Ja, das auch wenn die Eltern so geistliche Namen hatten. Ale tutaj nie widzimy kogoś takiego, który był tylko takim automatycznie biegnącym, bo rodzice mu dali tego rodzaju szczególne imię. Dann bedeutet das noch lange nicht, dass jeder da auch automatisch geistlich in dieser Familie ist. To wcale nie oznacza, że automatycznie ktoś w tej rodzinie od razu będzie duchowym. Denn wir haben noch einen anderen Namen dort. Dlatego, że my tutaj czytamy jeszcze inne imię. Und das ist Nahor in Vers 15. A mianowicie tu czytamy imię Nahor w 15 wierszu. Und der Name Nahor ist gar nicht so positiv. A imię Nahor nie jest pozytywnym imieniem. Das heißt nämlich auf Deutsch Schnarcher. A mianowicie to imię oznacza ktoś chrapiący. Es ist das Bild von einem Christen, der schlafend seinen Weg geht. I on może być obrazem takiego chrześcijanina, który śpiąco idzie przez swoje życie. Es gab dort einige, die waren ein echtes Zeugnis für Gott. Byli tacy, którzy byli prawdziwym świadectwem dla Boga. Und es gab dort solche, die konnte man von einem Ungläubigen nicht unterscheiden. Ale byli również i w Starym Testamencie tacy wierzący, których nie można było zewnętrznie odróżnić od ludzi niewierzących. Jeder muss selbst eine Entscheidung treffen, wie er sein Leben mit Gott führt. Każdy musi sam podjąć decyzję, w jaki sposób będzie swoje życie prowadził przed Bogiem. Rebekka war auch moralisch sehr rein. Rebekka również i od strony moralnej była całkowicie czysta. Sie war eine Jungfrau in Vers 16. Gdyż czytamy w 16 wierszu, że była dziewicą. Kein Mann hatte sie erkannt. I z żadnym mężczyzną jeszcze nie obcowała. Sie trug dabei einen Krug auf ihrer Schulter. Ona niosła dzban na ramieniu swoim. Sie füllte ihn und stieg wieder herauf. Który napełniła wodą i wychodziła od studni. Das war schon ein harter Job. Noszenie wody to było zawsze ciężką pracą. Es war also nicht ein Brunnen, wo man das Wasser rausziehen konnte mit einem Eimer. Nie były to studnie, z których można było wodę wyciągnąć za pomocą wiadra zaczepionego na łańcuchu. Sondern man musste tief hinabsteigen zu dieser Wasserquelle, wahrscheinlich führten Treppen dorthin. Były to studnie, które były w inny sposób budowane. Wokoło był szeroko rozkopany dół i na obrzeżach tego dołu były wykute w skale schody i do tej wody schodzono po tych schodach głęboko w dół. Deswegen stieg sie jetzt wieder herauf. I to dlatego tutaj jest użyte to słowo wychodziła stamtąd do góry. Der Knecht hat sich das alles in Ruhe erstmal angeguckt. I ten sługa wszystkiemu temu przyglądał się z wielkim spokojem. Und er sprach, gib mir etwas zu trinken. A następnie on powiedział do niej, daj mi trochę napić się. Und Rebekka denkt gar nicht erst lange nach. I Rebekka w ogóle długo się nie zastanawiała. Ja, sofort lässt sie ihren Krug aus ihrer Hand herab in Vers 18 und gibt ihm zu trinken. Natychmiast zdejmuje z ramienia dzban
i daje temu mężowi napić się z tego dzbana. Und dann sagt sie, wenn nachdem er ausgetrunken hat, ich will auch für deine Kamele schöpfen, bis sie genug getrunken haben. A następnie, gdy on się napił, sama od siebie rzekła, również dla wielbłądów twoich naczerpię wody, aż się, tu trzeba dodać słowo, wystarczająco napiją. Noch einmal in dem Gebet bittet er, dass da jemand kommt, der die Kamele tränkt. Jeszcze raz to powtarzam, sługa prosi w swojej modlitwie, aby przyszedł ktoś taki, który napoi wielbłądy. Sie macht viel mehr. A ona tu uczyniła znacznie więcej. Sie tränkt sie nicht nur, ona nie tylko je napoiła, sondern sie ist bereit so lange zu dienen, bis die 10 Kamele genug getrunken haben. Nie, ona jest gotowa tak długo służyć, aż tych 10 wielbłądów do syta wystarczająco będzie napojonych. Kannst du dir überlegen, wie viele Eimer sie da rausholen musste aus dem Brunnen? Teraz możesz się nad tym zastanowić i policzyć, ile tych dzbanów ona musiała z tej studni wynieść do góry, aby 10 wielbłądów do syta napoić. Es waren 10 Kamele. 10 wielbłądów. Und sie eilte und goss ihren Krug in die Tränke aus und lief wieder zum Brunnen, um zu schöpfen, und sie schöpfte für alle seine Kamele. I ona teraz śpiesznie wylała wodę z dzbana do koryta i pobiegła znowu do studni czerpać i naczerpała dla wszystkich jego wielbłądów. Und deswegen sah der Knecht nicht nur zu, i to dlatego ten sługa nie tylko się jej przyglądał, sondern der sah staunend zu. Nie, czytamy tutaj, że on w zadziwieniu się przypatrywał jej. Wiersz 21, my mamy napisane w milczeniu. Das war erheblich mehr als das, was er sich von Gott erbeten hatte. Było to znacznie, znacznie więcej niż to, co on upraszał u Boga. Und er schwieg, um zu erkennen, ob der Herr zu seiner Reise Glück gegeben habe oder nicht. I on teraz namyślał się, aby poznać, czy Pan poszczęścił jego drodze, czy nie. Ist das nicht schön, dass er sich Zeit lässt und sich das erstmal anguckt? Czy nie jest to rzeczą piękną, że on tutaj ma po prostu czas, aby się temu przyjrzeć? Der sagt nicht sofort nach einer Sekunde, das ist er. On nie powiedział od razu po sekundzie, tak, to jest ta. Sondern er guckt sich dieses Verhalten von Rebekka an. Nie, on przygląda się w spokoju postępowaniu Rebeki. Anders gesprochen, er guckt sich die geistliche Seite dieser Frau an. Inaczej mówiąc, on ogląda tą duchową stronę Rebeki. Weil er wirklich Klarheit haben möchte, ob der Herr Glück zu seiner Reise gegeben hat. Dlatego, że on rzeczywiście pragnął tej jasności, tej pewności tego, że Pan poszczęścił jego drodze. Und ich kann das jedem nur empfehlen, und damit möchte ich auch dann schließen. I czegoś takiego mogę polecać, coś takiego mogę polecać każdemu z nas, i tym samym chciałbym też zakończyć, dass wir bei den großen und wichtigen Fragen unseres Lebens, abyśmy w tych wielkich i ważnych pytaniach naszego życia, das kann die Berufswahl sein, mogą to być pytania dotyczące wyboru zawodu. Das kann die Wahl des Ehepartners sein. Mogą to być pytania dotyczące wyboru partnera małżeńskiego. Das können vielleicht andere Dinge sein, die vor einem stehen. Mogą być to inne ważne rzeczy, przed którymi stajemy w życiu. Dass wir nicht überhastet reagieren. Abyśmy nie reagowali w pośpiechu. Sondern das Ganze prüfen. Abyśmy całą tą sprawę najpierw sprawdzili. In das Licht Gottes bringen. Abyśmy postawili ją w świetle Bożym, damit wir wirklich verstehen können, abyśmy rzeczywiście mogli to zrozumieć, czy poznać to, ob der Herr Glück oder seinen Segen dazu gibt. Czy Pan daje swoje błogosławieństwo, czy poszczęści tej sprawie. Lass uns das eine ganz wichtige Belehrung für unser Leben sein.
To jest mianowicie bardzo ważne pouczenie dla naszego całego życia. Wir wollen wieder etwas aus 1. Mose 24 lesen. Przeczytamy z pierwszej Księgi Mojżeszowej z 24 rozdziału. Und zwar die Verse 22 bis 30 und 34 bis 36. Wiersze od 22 do 30 i od 34 do 36. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 24 rozdział, 22 wiersz. A gdy wielbłądy się napiły, wyjął ów mąż złoty kolczyk, pół sykla wagi i dwa naramienniki na jej ręce, wagi 10 złotych sykli. I rzekł: czyją córką jesteś, powiedz mi proszę, czy w domu ojca twego jest miejsce dla nas do przenocowania? A ona mu odpowiedziała: jestem córką Betuela, syna Milki, którego urodziła Nachorowi. Nadto rzekła mu: jest u nas słomy i paszy dużo, jest także miejsce do przenocowania. Wtedy ów mąż padł na kolana, oddał pokłon Panu i rzekł: błogosławiony Pan, Bóg Pana mego Abrahama, który nie odmówił Panu swojemu, mojemu, łaski i wierności swojej. Pan prowadził mnie drogą do domu braci Pana mego. Dziewczyna zaś pobiegła i opowiedziała rodzinie matki swej o tym, co zaszło. A Rebeka miała brata imieniem Laban i wybiegł Laban do owego męża na dwór do źródła. A gdy ujrzał kolczyk i naramiennik na rękach siostry swej i usłyszał słowa Rebeki, siostry swej, która mówiła: tak powiedział do mnie ten mąż, przyszedł do tego męża, gdy on stał przy wielbłądach u źródła. 34 wiersz. Na to on rzekł: jestem sługą Abrahama. Pan udzielił Panu mojemu obfitego błogosławieństwa, także stał się zamożnym. Dał mu bowiem owce i bydło, srebro i złoto, niewolników i niewolnice, wielbłądy i osły. A Sara, żona Pana mojego, urodziła już w sędziwym wieku Panu mojemu syna, któremu oddał całe swoje mienie. Wir haben gestern schon gesehen, dass wir Kapitel 24 in drei Teile teilen können. Wczoraj żeśmy już to zauważyli, że 24 rozdział można podzielić na trzy części. Der erste Teil ist Vers 1 bis Vers 9. Pierwsza część jest zawarta w wierszach od 1 do 9. Mit den Anweisungen, die Abraham an seinen Knecht spricht. W których to wierszach oglądamy wszystkie wskazówki, jakie Abraham daje swojemu słudze. Der zweite Teil ist dann der längste Teil, der geht von Vers 10 bis Vers 61. I druga część jest najdłuższa, bo rozciąga się od wiersza 10 do 61. Und er beschreibt uns die Mission des Knechtes. I ta część opisuje nam tą misję, jaką spełnił ten sługa. Und der letzte Teil ist dann bis Vers 67 zum Schluss, wenn Rebekka zu Isaak geführt wird. A trzecia część jest począwszy od 61 do 67 wiersza, gdy tam jest opisane, jak Rebeka była przyprowadzona przez tego sługę do Izaaka. Wir haben gestern auch gesehen, dass man einen solchen Abschnitt in zweierlei Art und Weise verstehen kann. I wczoraj żeśmy o tym już mówili, że tego rodzaju odcinki można w dwojaki sposób oglądać. Zum einen ganz praktisch. Z jednej strony bardzo praktycznie na nie spojrzeć. Deswegen sagt 1. Korinther 9, Vers 10 auch, dass es zu unserer Belehrung geschrieben ist. I to dlatego jest napisane w pierwszym liście do Koryntian w 9 rozdziale, w 10 wierszu, że wszystko zostało napisane ku naszemu pouczeniu. Oder eben auch Kapitel 10 zu unserer Ermunterung und zu unserer Belehrung. A w 10 rozdziale czytamy o tym, że zostało to napisane ku naszemu pocieszeniu i pouczeniu. Das heißt natürlich nicht, dass wir diese Dinge hier genauso praktisch praktizieren müssen, wie sie aufgeschrieben werden.
Ale to nie oznacza, że my musimy w praktyce te rzeczy akurat tak wykonywać, jak one tu są opisane. Kein Vater wird heutzutage einen Knecht schicken, um eine Frau für seinen Sohn zu finden. Bo z pewnością żaden ojciec w dzisiejszych czasach nie wysyła sługi swego, aby postarać się o żonę dla syna swojego. Aber die geistlichen Dinge müssen wir praktizieren, die wir hier finden. Ale na pewno musimy w praktyce zastosować te duchowe rzeczy, które tutaj w tych urywkach oglądamy opisane. Und das bedeutet eben, dass es zu unserer Belehrung geschrieben ist. I to właśnie oznaczają te słowa, że dla naszego pouczenia zostało wszystko zapisane. Und wir haben gestern gesehen, in welch einer Ruhe dieser Knecht handelt. Wczoraj żeśmy to zauważyli, w jak wielkim spokoju ten sługa postępuje. Der sich am Ende sehr viel Zeit lässt, um zu untersuchen und festzustellen, ob Gott wirklich Gelingen zu seiner Reise geschenkt hat. Który nie szczędził czasu na to, aby przekonać się o tym, czy Bóg rzeczywiście podarował, poszczęścił jego drodze, aby wykonać zadanie, z jakim się udał. Und so ist Vers 21 vielleicht einer der schönsten Verse in diesem Kapitel. I tak możemy stwierdzić, że wiersz 21 jest prawdopodobnie najpiękniejszym wierszem w tych rozdziałach. Der Mann sah ihr staunend zu und schwieg, um zu erkennen, ob der Herr zu seiner Reise Glück gegeben hat oder nicht. Gdzie czytamy bardziej zgodnie z oryginałem, a mąż ów przypatrywał się jej ze zdziwieniem w milczeniu, aby poznać, czy Pan poszczęścił jego drodze, czy nie. Er beobachtete, on obserwował, erwartete, on oczekiwał, um zu verstehen, was der Wille des Herrn ist. Aby to rozpoznać, jaka jest wola Pana. A wir haben auch gesehen, dass das Ganze eine prophetische Bedeutung hat. Również żeśmy to zauważyli, że te urywki mają też i znaczenie prorocze. Und dass wir hier eine Bildersprache haben, die wir nur mit dem Neuen Testament verstehen können. I że mamy przed sobą tutaj mowę obrazową, którą tylko w świetle Nowego Testamentu potrafimy zrozumieć. Erstens, Abraham ist ein Bild von Gott dem Vater. Po pierwsze, Abraham jest obrazem na Boga Ojca. Zweitens, Isaac ist ein Bild von seinem Sohn, der gestorben, auferstanden und verherrlicht ist. Po drugie, syn jego Izak jest obrazem Syna Bożego, który przyszedł na tą ziemię, zmarł na krzyżu, zmartwychwstał, został uwielbiony i teraz jest po prawicy Bożej. Rebekka ist ein Bild von der Versammlung, zu der alle Gläubigen gehören, die einmal entrückt werden wird. Rebeka jest obrazem zgromadzenia Bożego, do którego należą wszyscy ludzie wierzący, które to zgromadzenie kiedyś będzie pochwycone i zabrane przez Pana do nieba. Und der Knecht ist ein Bild von dem Heiligen Geist. A sługa jest obrazem Ducha Świętego. Was wir gleich besonders auch sehen werden. Co też i w szczególny sposób za chwilę będziemy oglądali. In den Versen, die wir nun gelesen haben, erfahren wir zunächst einmal, was der Knecht alles bei sich hatte. W tych wierszach, które przeczytaliśmy, dowiadujemy się w pierwszym rzędzie o tym, jakie rzeczy miał ten sługa ze sobą. Am Anfang haben wir erfahren, dass er 10 Kamele hatte. Na początku żeśmy się dowiedzieli tego rozdziału, że on miał ze sobą 10 wielbłądów. Und wie Vers 10 sagt, allerlei Güter seines Herrn. I tak jak to nam opisuje ten 10 wiersz, mając wszelkie kosztowności Pana swego w ręku. Hier in Vers 22 etwas später noch einmal erfahren wir, was das für Güter sind. A trochę później w 22 wierszu dowiadujemy się, jakie to kosztowności dobra były. Und sie stehen alle mit dem Material Gold und Silber in Verbindung. A one wszystkie łączą się z tymi materiałami jak złoto i srebro. Außerdem waren es noch kostbare Kleider in Vers 53. Ale oprócz tego miał kosztowną odzież, o czym dowiadujemy się w wierszu 53. Szaty były. Ich denke, die Bildersprache ist nicht schwer zu verstehen. Myślę, że ta mowa obrazowa w tych wierszach zawarta na pewno nie jest trudna do zrozumienia. Es sind Dinge, die direkt von Gott sprechen.
gdyż są to rzeczy, które bezpośrednio nam wskazują na Boga. So steht Silber immer mit der Erlösung in Verbindung. Bo srebro zawsze jest obrazem na odkupienie Boże. Gold immer mit der göttlichen Herrlichkeit. A złoto zawsze wskazuje na boską wspaniałość. Und die Kleider immer damit, wie Gott uns sieht und sprechen von unserem Wandel. A szaty mówią obrazowo, w jaki sposób Bóg nas widzi, jak również też i w jaki sposób my pielgrzymujemy na tej ziemi. Nachdem Rebeka die Kamele getränkt hatte, a więc gdy Rebeka napoiła wszystkie 10 wielbłądów, nahm dieser Knecht ein paar von den Dingen, die er bei sich führte, to ten sługa wyjął kilka z tych rzeczy, które miał ze sobą, und gab sie Rebeka, podarował je Rebece, und stellt ihr nun eine ganz konkrete Frage, i postawił je bardzo konkretne pytanie. Wessen Tochter bist du? Sage es mir doch. Czyją córką jesteś? Powiedz mi proszę. Ist im Haus deines Vaters Raum für uns zum Übernachten? I czy w domu ojca twojego jest wystarczająca przestrzeń, abyśmy mogli przenocować? Es sind ganz konkrete Fragen, die eine konkrete Antwort erfordern. Są to konkretne pytania, które żądają konkretnej odpowiedzi. Die erste Frage kannst du nicht mit ja oder nein beantworten. Na pierwsze pytanie nie jesteś w stanie odpowiedzieć tak lub nie. Sondern du musst Farbe bekennen. Farbe? Sondern du musst, das ist eine Redewendung, Entschuldigung, sondern du musst klar sagen, wo du herkommst. Ale ty musisz jasno powiedzieć po prostu, skąd pochodzisz. Und sie gab ein klares Zeugnis. I ona rzeczywiście złożyła jasne świadectwo. Denn sie sagt, ich bin die Tochter Betuels, des Sohnes der Milka, den sie Nahor geboren hat, in Vers 24. Bo ona odpowiedziała bardzo jasno w 24 wierszu, jestem córką Betuela, syna Milki, którego urodziła Nahorowi. Auch wir haben bei uns im Leben Momente, wo wir ein klares Zeugnis ablegen müssen. Również jej w naszym życiu zdarzają się takie momenty, w których musimy złożyć jasne świadectwo. Und dann ist es gut, wenn wir nicht um die Dinge drumherum reden. I z całą pewnością byłoby dobrze, gdybyśmy te rzeczy nie omawiali tak wokoło, kręcili. Sondern dass wir klar sagen, zu welchem Haus wir gehören. Nie, chodzi o to, abyśmy jasno się wyrazili, do czyjego domu my należymy. Also dass wir uns bewusst auf die Seite von Jesus Christus schlagen. To znaczy, abyśmy świadomie, zdecydowanie stanęli po stronie Jezusa Chrystusa, zu diesem Zeitpunkt der Verworfene ist, który w obecnym czasie jeszcze dalej jest tym, który jest odrzucony. Das heißt, wir müssen manchmal bekennen, dass wir auf der Seite des Verworfenen stehen. I to oznacza dla nas, że my musimy odważnie przyznać się do tego, że stoimy po stronie tego, który jest przez ten świat odrzucony. Auch wenn das vielleicht manchmal Verachtung mit sich bringt. Nawet jeżeli by ta wypowiedź miała pociągnąć za sobą pogardę tego świata. Wir dürfen ja eins nicht vergessen, wir kennen das Ende der Geschichte. Nie wolno nam o jednym zapominać, że my znamy koniec tej historii. Aber Rebecca nicht. Ale Rebecca nie znała tego. Sie war vielleicht erstaunt über diesen erstaunlichen Mann, der dort an diesem Brunnen saß. Ona mogła być tylko wielce zadziwiona, oglądając tego dziwnego mężczyznę, który przyszedł do studni. Der da 10 Kamele dabei hatte. Który miał ze sobą 10 wielbłądów. Der nach Wasser verlangte. Który pragnął jej wody. Der ihr staunend zusah, wie sie die Kamele tränkte. Który ze zdziwieniem też i przyglądał się temu, jak ona poiła jego wielbłądy. Und der ihr dann plötzlich goldene Geschenke übergab. A potem nagle wyciąga i daruje jej podarunki ze złota. Und dann die Frage stellte, wer bist du überhaupt? A potem dopiero stawia jej pytanie, a tak w zasadzie to kim ty jesteś? Das muss schon etwas erstaunlich für sie gewesen sein. Z całą pewnością było to zadziwiające dla niej. Aber sie gab eine ehrliche Antwort. Ale ona udzieliła szczerej odpowiedzi. Und die erste Antwort auf die erste Frage war die Grundvoraussetzung für alles weitere. I pierwsza odpowiedź na pierwsze pytanie była zasadniczą podstawą tych rzeczy, które się później wydarzyły.
Denn damit wusste der Knecht genau, dass hier die richtige Frau aus dem richtigen Haus vor ihm stand. I tym samym ten sługa od razu wiedział, że ona jest tą właściwą niewiastą i ona go zaprowadzi do właściwego domu. Und dann stellte, wie gesagt, eine zweite konkrete Frage. I tak jak mówiliśmy, postawił drugie konkretne pytanie. Und die hätte sie leicht mit ja beantworten können. I to pytanie mogłaby od razu zdecydowanym tak odpowiedzieć na nie. Doch das tut sie nicht, denn sie hat mehr als der Knecht haben möchte. Ale ona tak tego nie uczyniła, gdyż ona miała do dyspozycji więcej niż ten sługa chciałby posiąść. Der Knecht fragt, gibt es einen Platz zum Übernachten? Ten sługa zapytał się, czy jest miejsce do przenocowania. Was sagt sie? A co ona odpowiedziała? Wir haben Stroh. My mamy słomę. Wir haben auch Futter. Mamy również też i paszę. Und diese Dinge sind bei uns in Menge vorhanden. I te rzeczy są u nas w dużej ilości do dyspozycji. Und ich habe auch einen Platz, wo ihr übernachten könnt. I mamy również miejsce do przenocowania. Rebecca kann also mehr bieten, als der Knecht fordert. A więc Rebecca może zaoferować więcej niż ten sługa oczekiwał. Das ist hier in Kapitel 24 ihr Kennzeichen. To jest właśnie jej cecha, która tu w 24 rozdziale jest jej przypisana. Das haben wir schon gestern gesehen. Myśmy już to wczoraj oglądali. Der Knecht sagt im Gebet zu Gott: Zeig mir eine Frau, die meine Kamele tränkt. Sługa powiedział w modlitwie do Boga: Pokaż mi tą kobietę, która będzie gotowa dobrowolnie napoić moje wielbłądy. Doch Rebecca kann mehr bieten. A jednak Rebecca mogła jeszcze więcej zaoferować. Sie arbeitet so lange, bis die Kamele genug getrunken haben. Gdyż czytamy, że ona tak długo pracowała i nosiła tą wodę, aż te wielbłądy do syta się napoiły. Und deswegen war der Mann so erstaunt, als er das beobachtete. I to właśnie z tego powodu ten mąż był tak wielce zadziwiony, gdy się temu przyglądał. Jetzt wechseln wir einmal und kommen zu der geistlichen Anwendung, in dem der Knecht der Heilige Geist ist. I teraz możemy przenieść to na obszar duchowy i mówiliśmy, że ten sługa jest obrazem na Ducha Świętego. Noch einmal stellen wir uns vor, dass der Heilige Geist an bildhaft gesprochen unsere Herzenstür klopft. I teraz jeszcze raz sobie to wyobraźmy, tak obrazowo mówiąc, pomyślmy o tym, że Duch Święty staje przed naszymi sercami i do nich puka. Und diese Frage stellt, hast du Raum für mich? I stawia tobie pytanie, czy masz dla mnie miejsce? Und wir wissen, wie unendlich reich wir gesegnet sind. I my wiemy, w jak nieskończenie wielki sposób zostaliśmy ubogaceni, dass wir alle geistlichen Segnungen besitzen, że my posiadamy wszelkiego rodzaju błogosławieństwa duchowe, dass sie uns geschenkt worden sind, że one zostały nam wszystkie podarowane, und dass der Heilige Geist sogar in uns wohnt, i że nawet Duch Święty w nas mieszka, aber der jetzt diese Frage stellt, wie viel Interesse hast du an den göttlichen Dingen? Ale on teraz tobie stawia to pytanie, jak daleko ty jesteś zainteresowany Bożymi rzeczami? Was ist dann unsere Antwort? I jak brzmi nasza odpowiedź? Oder welche Antwort können wir ihm ehrlicherweise geben? Albo inaczej to sformułuję, jaką odpowiedź szczerze moglibyśmy mu udzielić? Ja, ich habe auch ein klein wenig Zeit für dich. Czy musielibyśmy powiedzieć: Tak, mam trochę czasu dla ciebie. Was stellst du für eine Frage? Du weißt doch, dass ich jeden Tag einmal in der Bibel lese und bete. Dlaczego mi stawiasz tego rodzaju pytanie? Przecież ty wiesz, że ja codziennie trochę czytam w Biblii i modlę się. Sag mal, dass wir die Minimalkennzeichen eines Christen haben. Czyli można powiedzieć, noszę na sobie te minimalistyczne cechy charakterystyczne dla chrześcijanina. Oder können wir sagen, dass wir auch Stroh besitzen? Albo czy jesteśmy w stanie powiedzieć, że my posiadamy również słomę? Wo Gott zur Ruhe kommen kann? Czyli obraz tego, że Bóg mógłby na tej słomie spocząć? Dass wir Futter in Menge besitzen? Czy możemy odpowiedzieć, że mamy paszę w dużej ilości? Dass wir etwas besitzen, was wir Gott bringen können? A więc, że posiadamy coś, co moglibyśmy Bogu przynieść?
Das ist hier die alles entscheidende Frage. To jest właśnie ta te decydujące pytanie. Rebeka und ihr Haus besaß das alles. Rebeka i jej dom posiadali to wszystko. Das heißt nicht, dass in ihrem Haus alles in Ordnung war. To wcale nie oznacza, że w tym domu już wszystko było w porządku. Das heißt auch nicht, dass im Leben von Rebeka alles in Ordnung war bis an ihr Lebensende. I to też nie oznacza, że w życiu Rebeki aż do końca jej życia wszystko było w porządku. Wer die Geschichte von Rebeka kennt, weiß, dass das leider nicht der Fall war. I kto zna historię Rebeki, to niestety wie, że nie tak było. Sie liebte ein Kind mehr als das andere. Na przykład umiłowała jedno ze swoich dzieci więcej niż drugie. Konnte am Ende nicht mehr warten auf die Verheißungen Gottes. I na koniec nie potrafiła odczekać, aż spełnią się obietnice Boże. Und die Ehe war später auch nicht mehr so gut. Jak również też i ich małżeństwo później nie tak dobrze wyglądało. So kann man oft gut anfangen. A więc widzimy z tego, że można rozpoczynać dobrze. Kann sehr viele gute geistliche Eigenschaften haben. Można mieć wiele duchowych cech pozytywnych. Aber wir müssen auch dabei bleiben. Ale musimy przy tym wytrwać. Aber das ist etwas, was wir lernen, wenn wir uns mehr mit Rebeka beschäftigen könnten. Ale o tym będziemy jeszcze się więcej uczyli, gdy będziemy się zajmowali później dalej życiem Rebeki. Die erste Antwort dieses Knechtes ist, dass er sich vor Gott niederwirft. Jaka jest odpowiedź tego sługi? Czytamy o tym, że on tu padł na kolana, aby oddać chwałę Bogu. Und dass er jetzt sogar den Herrn preist. I że on tu Boga uwielbia. Nicht wahr, in Vers 12, da spricht er zu dem Herrn. W 12 wierszu czytamy o tym, że on powiedział do Boga. Der braucht der Hilfe, um eine Entscheidung treffen zu können. On potrzebował pomocy od Boga, aby właściwą decyzję teraz podjąć. Er merkt, wie der Herr seine Wege segnet. Później zauważył, że Bóg pobłogosławił jego drogi. Er beobachtet alles und wägt alles ab. On wszystkiemu się przyglądał i wszystko rozważał. Er merkt, diese Frau ist wirklich die richtige Frau, die er suchen soll für Isaak. I zauważa to, że ta kobieta jest właściwą kobietą, którą on miał znaleźć dla Izaaka. Und er preist zunächst einmal Gott, den Herrn. I najpierw on zaczął wysławiać Pana Boga, der von seiner Güte und seiner Wahrheit nicht abgelassen hat. Który nie zaoszczędził mu swojej prawdy i swojej dobroci. Und er sagen kann in Vers 27, mich hat der Herr auf dem Weg geleitet. I który mógł powiedzieć, co czytamy w 27 wierszu, i Pan prowadził mnie drogą. Ihr Lieben, das ist das Wichtigste hier überhaupt. Umiłowani, te słowa są najważniejszymi tutaj. Dass hier der Wille des Herrn ausgeführt worden ist. Że została wypełniona do końca wola Boża. Und wir tun gut daran, bei den Lebensfragen, bei den großen Lebensfragen, die wir haben, so zu handeln wie dieser Knecht. I dobrze zrobimy w swoim życiu, gdy w przypadku tych bardzo ważnych pytań dotyczących naszego życia będziemy postępowali dokładnie tak jak ten sługa. Dass wir es tun unter, dass wir handeln unter Gebet. Że będziemy działali i jednocześnie wspierali to modlitwą, dass wir warten können, ale z drugiej strony, że będziemy potrafili również też i odczekać, dass wir anschließend Gott preisen können, abyśmy mogli też i w powiązaniu z tym później Boga wysławiać, und dass wir innere Ruhe bekommen und verstehen, das ist die Leitung des Herrn. I abyśmy mogli otrzymać to, ten wewnętrzny spokój, w którym będziemy mogli to zrozumieć, że rzeczywiście taka jest droga Pana. Wenn ich mir noch nicht ganz klar bin, was ich tun soll, a jeżeli nie jestem do końca pewny, co mam uczynić, dass ich warte, bis ich mir klar bin. To żebym oczekiwał do momentu, aż będę tego całkowicie świadomy. Wenn wir das praktizieren würden, gdybyśmy to w naszym życiu praktykowali, dann wäre das die Grundlage für einen Segensweg. To byłoby to podstawą do drogi błogosławieństwa. Ich sage nicht, dass der Weg dann automatisch ein Weg des Segens ist. Ja nie mówię, że ta droga będzie automatycznie drogą błogosławieństwa.
Das sehen wir eben bei dem Ende von Rebekka. Dlatego, że to będziemy mogli oglądać pod koniec życia Rebeki. Aber hier ist die Grundlage für einen Segensweg gelegt. Ale to jest podstawą dla takiej drogi, która może być drogą błogosławieństwa. Und das ist so wichtig, dass wir das zunächst einmal tun. I że to jest dlatego tak bardzo ważne i to od nas wymaga, żebyśmy od tego na początku rozpoczęli. Es wird jetzt noch eine zweite Person, eine weitere Person hier erwähnt. I następna, druga osoba jest do tego też i wzmiankowana. Und das ist Laban. A to jest mianowicie Laban. Und Laban tritt, ist schon eine erstaunliche Person. A Laban to jest osoba zadziwiająca. Wir finden ihn in Vers 29 und 30. Oglądamy go opisanego w wierszu 29 i 30. Wir finden ihn in Vers 50. Oglądamy go w wierszu 50. Und in Vers 53 bis 59. I w wierszach od 53 do 59. Dort wird nur noch als ihr Bruder bezeichnet. I w tym urywku jest on tylko określany jako jej brat. Weißt du, Laban ist eine weitere Person in dieser großen Familie. Wiesz co, Laban jest kolejną osobą w tej dużej rodzinie. Ich habe schon gestern darauf hingewiesen. Ja już wczoraj na to wskazałem, dass in Vers 15 auch die Rede von einem Nahor ist. Że w wierszu 15 mowa jest o pewnym Nahorze, dessen Name übersetzt heißt Schnarcher, którego imię tłumaczy się jako chrapiący, also von einem weltförmigen, von einem schlafenden Christen spricht, który obrazowo pokazuje nam chrześcijanina, który jest przypodobany do tego świata, który jest chrześcijaninem śpiącym. Von dem der Epheserbrief sagt, stehe auf aus den Toten, der du schläfst. O którym to list do Efezjan mówi obrazowo, wstań z umarłych, ty, który śpisz. Weißt du, so jemand ist ein Christ, er hat Leben aus Gott. Wiesz co, ktoś taki jest chrześcijaninem, on ma życie z Boga. Aber du siehst davon nichts und gar nichts in seinem Leben. Ale ty z tych rzeczy niczego nie widzisz w jego życiu. Und darum wird mit einem Toten verglichen, mit einem Menschen, der Gott nicht besitzt. I to dlatego jest tutaj porównany z kimś, który jest martwy, jako taki, który żyje, ale Boga nie posiada. Stell dir mal vor, da ist eine Parkbank in 5 Meter Entfernung. Eine Parkbank. Wyobraź sobie, że w odległości 5 metrów od ciebie znajduje się ławka w parku. Und da liegt einer drauf. I ktoś na tej ławce leży. Kannst du aus 5 Metern erkennen, ob der schläft oder ob der tot ist? Czy z odległości 5 metrów jesteś w stanie to stwierdzić, czy on tam śpi, czy jest martwy? Natürlich nicht. Naturalnie nie. Es gibt scheinbar keinen Unterschied zwischen dem Schlafenden und dem Toten. Bo najwyraźniej nie ma różnicy pomiędzy śpiącym a zmarłym. Und genauso ist ein weltförmiger Christ in den Augen Gottes. I dokładnie takim jest w oczach Bożych chrześcijanin, który jest przypodobany temu światu. Er ist kein Zeugnis für Gott. Dlatego, że on przestał już być świadectwem w tym świecie dla Boga. Aber jetzt haben wir hier einen Laban. Ale teraz mamy przed sobą pewnego Labana. Und Laban ist das Bild eines Namenschristen. I Laban jest tutaj obrazem chrześcijan, którzy są tylko nimi z nazwy. Das heißt jemand, der christliche Dinge kennt. A więc chodzi tutaj o kogoś takiego, który zna wszystkie rzeczy chrześcijańskie. Der auch eigentlich weiß, was für Christen wichtig ist. I który w zasadzie wie o tym, co dla nas chrześcijan jest ważne. Der auch vielleicht viel über Gott gehört hat. Człowiek taki może też i dużo rzeczy o Bogu słyszał, aber nie eine echte Entscheidung für Gott getroffen hat. Ale nigdy nie podjął w swoim życiu szczerej decyzji, aby pójść osobiście za Bogiem. Er tritt später auf als jemand, der versucht, Wege Gottes zu verhindern. I później on również wystąpi jako ktoś taki, który próbuje przeszkodzić w drogach, jakimi Bóg chce prowadzić swojego sługę. Aber hier in Vers 29 und Vers 30 ist es jemand, der an materiellen Dingen interessiert ist.
Ale tutaj w tym 29 i 30 wierszu jest on tutaj przedstawiony jako człowiek, który jest zainteresowany materialnymi rzeczami. Ja, die Hauptbetonung ist, als er den Ring sah. Dlatego, że główny nacisk jest tutaj położony na to zdanie, a gdy ujrzał kolczyk i naramienniki. Und dann die Spangen an den Armen seiner Schwester. I te naramienniki na rękach siostry swej. Der all dieses Gold gesehen hat, was sie geschenkt bekam. Gdy zobaczył te różne rodzaje złotych ozdób, które ona dostała w podarunku. Und erst danach werden die Worte erwähnt, die er gehört hat. I potem jest wspomniane o tych słowach, które jej jego siostra mu powiedziała. Und das sorgt alles dafür, dass er diesen Fremden in sein Haus aufnehmen möchte. I to wszystko sprawiło, że on zapragnął tego obcego przybysza zaprosić do swojego domu. Weißt du, die Reihenfolge, die steht hier nicht von ungefähr. Wiecie co? Kolejność tych poszczególnych zdarzeń nie jest tu przypadkowa. Denke nur an 2. Könige 22. Pomyśl tylko o drugiej księdze królewskiej, 22 rozdział. Wo uns der Schreiber Schafan erwähnt wird. Gdy jest tam w tym miejscu wymieniony pisarz ksiąg biblijnych Szafan. Man hatte den Tempel Gottes wieder aufgeräumt. Bo w tym czasie robiono porządek w świątyni Bożej. Eine Schriftrolle und Geld gefunden. I znaleziono w świątyni zarówno zwój Słowa Bożego, jak też i pieniądze. Den hohen Priester interessiert hauptsächlich die Schriftrolle, das Geld erwähnt er gar nicht. Najwyższego kapłana zainteresował tylko ten zwój Pisma Świętego i on w ogóle nie wspomniał o tym złocie. Szafan aber spricht zuerst von dem Geld und dann von der Schriftrolle. Ale Szafan najpierw królowi powiedział o tym złocie, a później o tej księdze znalezionej. Die materiellen Dinge waren für ihn wichtiger als das Wort Gottes. Te materialne rzeczy były dla niego ważniejsze niż Słowo Boże. Und so sind hier die materiellen Dinge für Laban wichtiger als die Worte des Knechtes. I dlatego też tu oglądamy, że te materialne rzeczy dla Labana były ważniejsze niż słowa tego sługi Abrahama. Und ist nicht auch bei uns manchmal die Gefahr groß, dass die materiellen Dinge wichtiger sind als die Worte des Geistes Gottes? Czy i czasami u nas nie występuje w naszym życiu takie niebezpieczeństwo, że rzeczy materialne są dla nas ważniejsze niż Słowo Boże? Lassen wir uns manchmal mehr durch materielle Dinge leiten als durch den Geist Gottes? Czy czasami nie daje się zbyt szybko prowadzić w swoim życiu przez rzeczy materialne niż przez Słowo Boże? Davon ist jedenfalls Laban ein Bild. Bo właśnie takiego postępowania obrazem jest tutaj Laban. Nun, der Mann kommt anschließend in das Haus, man sattelt die Kamele ab und sie bekommen Stroh und Futter. I ten mąż w końcu dotarł do ich domu. Wielbłądy zostały rozsiodłane, otrzymały swoją paszę. Die Formen der Gastfreundschaft werden praktiziert und er kann seine Füße waschen. I wszelkie formy gościnności były tutaj zachowane. Ich nogi zostały obmyte. Das gleiche gilt für die Füße der Männer, die bei ihm waren. To znaczy tego sługi i tych wszystkich mężów, którzy razem z nim tam przybyli. Und dann wird ihm etwas zu essen vorgesetzt. I tam zostało im przygotowane posiłek. Und jetzt gehen wir noch mal zu dem Knecht als solchen und wenden das praktisch auf unser Leben an. I teraz spójrzmy na tego męża jako tego sługę. I zastosujmy to w naszym życiu w sposób praktyczny. Denn seine Antwort ist erstaunlich. Gdyż jego odpowiedź jest zadziwiająca. Noch einmal, die Geschichte wird so erzählt, als wäre der Mann eben erst von Abraham losgezogen. Jeszcze raz to powtarzam, ta historia jest tutaj tak opowiadana, jak gdyby ten mąż tego samego dnia rankiem wyjechał od Abrahama, a wieczorem dotarł do tej studni. Er kam zur Abendzeit dort an diesem Brunnen an. Tak, na czas tej wieczornego pojenia zwierząt on dotarł do tej studni. Hat an dem Brunnen was zu trinken, aber nicht zu essen bekommen.
On wprawdzie przy studni mógł się napić, ale niczego nie dostał do jedzenia. Dann sah er staunend zu, wie die Kamele getränkt wurden. Potem był zadziwiony, jak te wielbłądy zostały napojone. Dann gab er Rebekka die Geschenke und sprach mit ihr. Następnie dał podarunki Rebece i z nią porozmawiał. Dann lief das Mädchen erstmal zu ihrem Haus und berichtete dort alles. Potem czytamy o tym, że ta kobieta pobiegła do domu i o wszystkim opowiedziała. Dann lief man von dem Haus erstmal hinaus zu dem Mann, der immer noch an der Quelle saß. A potem dopiero ludzie wyszli z tego domu, aby dojść do tego męża, który dalej stał przy źródle wody. Dann ging man zurück zu dem Haus. I potem dopiero dotarli do tego domu. Es muss ja mittlerweile schon stockefinster gewesen sein. Według mnie to już w tym czasie musiała zapaść całkowita, gęsta w tych rejonach ciemność. Dann werden zuerst die Kamele versorgt. I czytamy najpierw o tym, że zatroszczyli się najpierw o te wielbłądy. Dann setzt man ihm was zu essen vor. Potem dopiero przygotowano dla niego coś z pożywienia. Und er sagt nein. A on mówi nie. Hier sehen wir wieder, wo die Prioritäten gesetzt werden. I znowu tu oglądamy, na co zostały tutaj postawione priorytety. Er sagt, ich habe zunächst einen Auftrag Gottes, den ich ausführen muss. On tutaj odpowiada, najpierw mam do wypełnienia zadanie ze strony Bożej. Ich will nicht essen, bis ich meine Worte geredet habe, Vers 33. I w 33 wierszu czytamy o tym, że dopóty nie będę jadł, dopóki nie wypowiem wszystkie słowa, z którymi zostałem przez mojego Pana tu posłany. Ich will noch mal die Frage stellen, wie sieht das in deinem und meinem Leben aus? Jeszcze raz stawiam ci to pytanie, jak ta sprawa wygląda w twoim i w moim życiu? Wenn Gott uns einen klaren Auftrag gibt, gdy Bóg daje nam w naszym życiu jasno określone zadanie, oder wenn Gott etwas von uns erwartet, albo gdy Bóg czegoś od nas oczekuje, lassen wir uns ablenken durch zig andere Dinge. Czy my dajemy się rozproszyć przez dziesiątki innych rzeczy? Albo czy od razu nie staramy się wypełnić to zadanie Boże? Das war das Ziel dieses Knechtes hier. Dlatego, że takim celem było, taki był cel tego sługi. Er war ein echter Knecht. I tu oglądamy, że on naprawdę był prawdziwym sługą. Er war ein Diener Abrahams. Był sługą Abrahama. Sind wir Knechte Gottes? Czy my jesteśmy sługami Bożymi? Solche Diener Gottes, die wirklich gehorsam sind? Tacy słudzy Boży, którzy rzeczywiście są Jemu posłuszni? So wie der Herr, der einmal sagte, meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. Tak dokładnie jak Pan to kiedyś powiedział, moim pokarmem jest wypełnić wolę tego, który mnie tutaj posłał. Alles andere war nur nebensächlich für ihn. Wszystkie inne rzeczy były tylko sprawami pobocznymi. Nun in diesen Versen 35 und 36. I teraz spójrzmy na te wiersze 35, 36. Hat der Knecht nur ein einziges Thema. Stwierdzamy, że ten sługa ma tylko jeden jedyny temat. Er beschreibt die Größe Abrahams. On zaczyna opisywać tutaj wielkość Abrahama und die Größe seines Sohnes. I wielkość jego syna. Verstehen wir jetzt, warum der Knecht ein Bild von dem Heiligen Geist ist? I teraz możemy dobrze zrozumieć, dlaczego ten sługa jest właśnie obrazem Ducha Świętego. Denn genau das ist das, was der Heilige Geist jetzt in der Zeit der Gnade tut. Bo dokładnie Duch Święty w obecnych czasach jest tym, który te rzeczy czyni. Er spricht von der Größe Gottes. On mówi do nas o wielkości Bożej. Und er spricht von der Größe seines Sohnes Jesus Christus. I on opowiada nam o wielkości jego syna Jezusa Chrystusa. Ich will das einmal kurz zeigen an drei Versen aus dem Johannesevangelium. Chciałbym to krótko pokazać na przykładzie trzech wierszy, które są zapisane w Ewangelii Jana.
Und zwar einmal aus Johannes 15. I po pierwsze z 15 rozdziału Ewangelii Jana. Vers 26. 26. wiersz. Wenn aber der Sachwalter gekommen ist, den ich euch von dem Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der von dem Vater ausgeht, so wird er von mir zeugen. Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca wychodzi, złoży świadectwo o mnie. Aus Johannes 16. Jana, 16 rozdział. Vers 13. 13 wiersz. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht von sich selbst aus reden, sondern was er hören wird, wird er reden und das Kommende wird er euch verkündigen. Jana 16, 13. Lecz gdy przyjdzie on, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to, co ma przyjść, wam oznajmi. Und Vers 14. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er empfangen und euch verkündigen. I 14 wiersz. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. Das heißt, der Heilige Geist hat drei besondere Aufgaben hier in Johannes 15 und 16. I to oznacza, że Duch Święty ma trzy wielkie zadania opisane w Ewangelii Jana 15-16 rozdział. Das eine ist, er wird uns in die ganze Wahrheit leiten. Pierwsze zadanie to on nas wprowadzi we wszelką, całą prawdę. Das heißt, er wird uns das Wort Gottes aufschließen. To oznacza dla nas, że on będzie przed nami otwierał Słowo Boże. Und ohne den Heiligen Geist können wir das Wort Gottes gar nicht verstehen. I bez Ducha Świętego nie bylibyśmy w stanie zrozumieć Słowa Bożego. Wir wundern uns manchmal, dass ungläubige Menschen so schlecht über das Wort Gottes reden. I czasami dziwimy się, że ludzie niewierzący tak źle mówią na temat Słowa Bożego. Dass sie davon sprechen, dass es so viel Widersprüche und Schwierigkeiten in der Bibel gibt. Którzy twierdzą, że w tej Biblii jest tak wiele sprzeczności i trudnych do zrozumienia miejsc. Sie können es auch gar nicht anders, als das so zu sehen. I oni rzeczywiście nie są w stanie jej, czyli Biblii, właśnie w taki sposób oglądać, jak mówią. Denn sie besitzen den Heiligen Geist nicht, den Schlüssel, der ihnen das Wort Gottes aufschließt. Dlatego, że nie posiadają Ducha Świętego, tego klucza, który im otwierałby Słowo Boże. Seine zweite Aufgabe ist, dass er uns etwas von den göttlichen Personen berichtet. I drugim zadaniem tego Ducha Świętego jest to, że on nam opowiada o tych boskich osobach. Und das dritte ist, dass er Jesus Christus in unseren Herzen groß macht. I trzecią rzeczą jest to, że on Jezusa Chrystusa wielce wywyższa i powiększa jego wielkość w naszych sercach. Das heißt, er wird etwas von dem Herrn Jesus sehen oder bekommen. I to oznacza, że on coś z tej wielkości Pana Jezusa otrzymuje albo widzi. Er wird das in unser Herz legen, in unseren Herzen groß machen. I on włoży to do naszych serc i tą rzecz on przedstawi jako rzecz wielką w naszych sercach. Und wir können das Gott anschließend bringen. I my w powiązaniu z tym będziemy mogli tą rzecz znowu Bogu przedstawiać. Und da sagte Herr Jesus, deswegen ist er durch den Heiligen Geist verherrlicht worden. I to Pan Jezus właśnie tutaj określił, że przez Ducha Świętego Bóg będzie i on jako Pan Jezus będzie uwielbiony. Wir sehen also, eine der wichtigen Aufgaben des Heiligen Geistes ist es. I widzimy, że tym ważnym zadaniem Ducha Świętego jest tutaj, uns die göttlichen Personen groß zu machen. Aby te boskie osoby przedstawić w naszych sercach jako bardzo wielkie. Natürlich will er uns auch führen und leiten und diese praktischen Dinge bewirken. On również też będzie nami kierował i nas prowadził, abyśmy w tych praktycznych rzeczach również byli przez Niego prowadzeni. Amen.
Aber hier in Kapitel 24 wird uns seine vornehmste Aufgabe beschrieben. Ale w naszym rozważanym 24 rozdziale pierwszej Mojżeszowej jest tutaj przedstawiony, że on wypełnia te najwspanialsze zadania. Dass er Gott den Vater und seinen Sohn Jesus groß macht. Że on właśnie wywyższa tutaj w oczach słuchaczy Boga Ojca i Jego Syna. Und so spricht er am Ende davon, dass Abraham seinem Sohn alles gegeben hat. I na sam koniec też wspomina o tym, że Abraham wszystko przekazał swojemu synowi. Das ist jetzt in der Zeit der Gnade nicht unbedingt sichtbar. To teraz w czasach łaski nie jest to rzecz, która jest od razu na pierwszy rzut oka widoczna. Aber das wird in der Zukunft einmal sichtbar werden. Ale kiedyś w przyszłości będzie to rzecz, która będzie widoczna. Deswegen haben wir diesen Vers noch einmal in Kapitel 25. I dlatego ten wiersz jeszcze raz znajdujemy zapisany w 25 rozdziale. Bevor ich das vergesse, lese ich ihn lieber jetzt. I zanim zapomnę, to przeczytam go już od razu. Vers 5. Piąty wiersz. Und Abraham gab Isaak alles, was er hatte. Abraham oddał Izakowi całe swoje mienie, które posiadał. Wir haben diesen Vers also zweimal in Kapitel 24 und 25. A więc ten wiersz występuje o tej treści dwukrotnie w 24 i 25 rozdziale. Hier in Kapitel 24 vor der Entrückung. Tu w 24 rozdziale można powiedzieć, jest on tutaj wypowiedziany przed aktem pochwycenia wszystkich wierzących. Denn Rebekka ist noch nicht durch die Wüste gezogen. Dlatego, że Rebeka jeszcze nie podróżowała przez pustynię do Izaaka. Sie ist noch nicht bei Isaak angekommen. Ona jeszcze nie dotarła do Izaaka. Aber das ist in Kapitel 25 der Fall. Ale z całą pewnością już tak jest w 25 rozdziale. Wir haben dort also die Zeit nach der Entrückung. A więc 25 rozdział pokazuje nam czas dla chrześcijan, którzy już będą po pochwyceniu i zabraniu przez Pana. Und jetzt haben wir diesen Vers noch einmal. I dlatego ten wiersz jeszcze raz występuje. Das heißt natürlich nicht, dass Abraham ihm das zweimal geschenkt hat. To wcale nie oznacza, że Abraham swoje mienie dwukrotnie Izakowi przekazywał. Aber es zeigt, dass es jetzt oder dann sichtbar sein wird. Nie, ten wiersz teraz pokazuje, że to, co zostało przekazane, teraz jest widoczne, że Izak to w pełni posiada. Und so wird das in der Zukunft einmal sein. I tak dokładnie kiedyś w przyszłości będzie. Jetzt ist Jesus Christus der Verworfene. Bo teraz jeszcze Jezus Chrystus jest tym, który jest odrzucony przez ten świat. Mit unserem geistlichen Auge können wir ihn in seiner Herrlichkeit sehen. My możemy go naszymi duchowymi oczami uwielbionego w chwale oglądać. Aber nicht das natürliche Auge. Ale nie możemy tego uczynić naszymi cielesnymi oczami. Und nicht das Auge des Unglaubens. A już w ogóle nie jesteśmy w stanie tego uczynić, gdybyśmy byli w niewierze. Oczy niewiary. Aber in der Zukunft wird ihn einmal jeder in seiner Herrlichkeit sehen. Ale kiedyś w przyszłości będzie każdy oglądał go w jego wspaniałości. Und jedes Knie wird sich vor ihm beugen. I kiedyś w przyszłości wszelkie kolano na całym świecie będzie musiało się przed nim skłonić. Beugen müssen. Będzie musiało się przed nim skłonić. Und dann wird jede Zunge bekennen, dass er Herr ist. I każdy język będzie musiał to wyznać, że on jest Panem. Hier ist es noch verborgen und der Knecht berichtet es Rebekka. Teraz w 24 rozdziale ta sprawa jest jeszcze zakryta i ten sługa tylko o tym opowiada Rebece. Jetzt in der Gnadenzeit ist es verborgen. To tak jak i teraz w obecnym czasie łaski, w którym żyjemy, ta sprawa jest jeszcze zakryta przed światem. Aber der Heilige Geist hat es all den Gläubigen berichtet, die zur Versammlung, die die Versammlung Gottes bilden. Ale Duch Święty o tym już wszystkim ludziom wierzącym, którzy należą do zgromadzenia, już o tym opowiedział. Noch einmal, dazu gehören alle Gläubigen von Pfingsten bis zur Entrückung. Jeszcze raz to powtarzam, do zgromadzenia należą wszyscy wierzący
od czasu zielonych świątek w Dziejach Apostolskich aż do momentu jeszcze przed nami przyszłego, gdy będziemy pochwyceni i zabrani przez Pana do nieba. Nun in den folgenden Versen berichtet der Knecht noch einmal seinen ganzen Auftrag. I w następnych wierszach ten sługa opisuje to zadanie, z jakim został wysłany. Und jetzt wollen wir doch noch die Verse 49 bis 60 lesen. I teraz chcielibyśmy jeszcze przeczytać te wiersze od 49 do 60. Jeżeli więc teraz chcecie wyświadczyć łaskę i wierność Panu mojemu, powiedzcie mi, a jeżeli nie, to też mi powiedzcie, abym zwrócił się na prawo albo na lewo. Wtedy odpowiedzieli Laban i Betuel: od Pana ta rzecz wyszła, dlatego nie możemy do tego nic dodać. Ale oto Rebeka jest przed tobą. Weź ją i idź, a niech będzie żoną syna Pana twego, jak rzekł Pan. Gdy tedy sługa Abrahama usłyszał słowa ich, oddał Panu pokłon aż do ziemi. I wyjął sługa klejnoty srebrne i klejnoty złote i szaty i dał je Rebece. Dał też kosztowne upominki jej bratu i matce. Potem jedli i pili on i ludzie, którzy z nim byli, i przenocowali. A gdy wstali rano, rzekł: pozwólcie mi odejść do Pana mojego. Ale brat jej i matka jej rzekli: niech zostanie dziewczyna z nami jeszcze kilka albo 10 dni, a potem pójdziesz. Lecz on rzekł do nich: nie zatrzymujcie mnie, skoro Pan poszczęścił drodze mojej. Puśćcie mnie, abym poszedł do Pana mojego. Rzekli więc: zawołamy dziewczynę i zapytamy jej, co powie. Zawołali tedy Rebekę i zapytali jej: czy chcesz pójść z tym mężem? A ona powiedziała: pójdę. Wypuścili więc Rebekę, siostrę swoją, wraz z karmicielką jej i sługę Abrahama wraz z jego ludźmi. I błogosławili Rebece, mówiąc do niej: siostro nasza, rozmnóż się w niezliczone tysiące, a potomstwo twoje niech zdobędzie grody wrogów swoich. Jetzt endlich in Vers 49 kommt die alles entscheidende Frage. I teraz dopiero na sam koniec, w 49 wierszu, pojawia się to decydujące pytanie. Aber nicht in Form eines Befehls, ale nie dzieje się to w formie jakiegoś rozkazu, sondern in Form einer freien Entscheidung, ale w formie, która umożliwia im podjąć wolną decyzję. Die aber nicht verhandelbar ist. Darüber kann man, über die Entscheidung kann man aber nicht verhandeln. A na temat podjęcia tej decyzji nie można tutaj prowadzić jakichkolwiek negocjacji. Es gibt nur ein entweder oder. Jest tylko możliwość albo tak, albo nie. Der erste Punkt ist eine freiwillige Sache. Pierwszym punktem jest to, że cała ta sprawa musi być dobrowolna. Wenn ihr Güte und Treue an meinem Herrn erweisen wollt. Jeżeli chcecie wyświadczyć łaskę i wierność Panu mojemu. Wenn das in euren Herzen der Fall ist. Jeżeli to będzie taki przypadek właśnie w waszych sercach. So teilt es mir mit. To powiedzcie mi o tym. Das heißt, so lasst Rebekka ziehen. To oznacza innymi słowy: pozwólcie pójść Rebece. Wenn nicht, jeżeli nie, das heißt, wenn ihr keine Güte und Treue an meinem Herrn erweisen wollt, a to innymi słowy oznacza: jeżeli nie chcecie wyświadczyć łaski i wierności Panu mojemu, dann teilt es mir auch mit. To też mi o tym powiedzcie. Und ich treffe dann eine Entscheidung. I wtedy ja podejmę decyzję. Und ich gehe entweder zur linken oder zur rechten. I wtedy ja udam się albo w lewo, albo w prawo. Das heißt, ich werde woanders hingehen. Innymi słowy, po prostu pójdę gdzie indziej. Machen wir nochmal wieder den Sprung für unser Leben. A znowu teraz przeskoczmy do sytuacji w naszym życiu. Gott zwingt keinen
von uns in seine Nachfolge zu treten. Bóg nie zmusza nikogo z nas, aby wstępował w naśladownictwo Boga. Gott zwingt keinen irgendetwas für ihn zu tun. Bóg nie zmusza nikogo, aby ktokolwiek, cokolwiek zrobił dla Boga. Hat der Herr den Petrus gezwungen, in Lukas 5 ihn rauszurudern auf die von dem Ufer weg auf den See? Czy Pan zmusił Piotra, co czytamy w Ewangelii, do tego, aby on, gdy wstąpił do jego łodzi, powiosłował i kilka metrów od brzegu się zatrzymał? Eben nicht. Nie, w żadnym wypadku. Es heißt ausdrücklich in Lukas 5, dass der Herr den Petrus bittet, ihn ein klein wenig rauszurudern. W Ewangelii Łukasza, w 5 rozdziale, jest wyraźnie napisane, Pan poprosił Piotra, aby odpłynął trochę od brzegu. Er hätte das in seiner göttlichen Macht hätte er es zwingen können. Przecież on, będąc w swojej boskiej mocy, mógł zmusić Piotra do tego. Aber er tat es nicht. Ale on tak nie uczynił. Und er tut es auch nicht in deinem und in meinem Leben. I on tego też nie będzie czynił ani w twoim, ani w moim życiu. Weißt du, der Heilige Geist macht Jesus Christus groß in unseren Herzen. Wiesz co, Duch Święty zawsze będzie wywyższał Pana Jezusa w naszych sercach. Und der Heilige Geist bittet uns, dass wir Nachfolger Christi sind. I to Duch Święty prosi nas, abyśmy stali się naśladowcami Chrystusowymi. Und der Heilige Geist hilft uns, dass wir nachfolgen können. I Duch Święty pomaga nam w tym, abyśmy w ogóle potrafili być naśladowcami. Aber er zwingt dich und mich nicht. Ale nigdy on nie będzie przymuszał ani ciebie, ani mnie. Und wenn jemand nicht möchte, jeżeli ktoś nie chce, dann nimmt er jemand anders für die Aufgabe. To Duch Święty wybiera kogoś innego do spełnienia swojego zadania. Also wenn ihr meinem Herrn Güte oder Treue erweisen wollt, a więc jeżeli wy chcecie teraz mojemu Panu wyświadczyć łaskę i wierność, dann sagt es mir, to powiedzcie mi o tym. Und dann werdet ihr, ich ergänze es, unter dem Segen stehen. I wtedy, ja to teraz własnymi słowami dodaję, będziecie się znajdowali w zakresie błogosławieństwa. Und wenn ihr es nicht tun wollt, ale jeżeli nie będziecie chcieli tak uczynić, dann werde ich in ein anderes Haus gehen. To ja pójdę do innego domu. Wir können mit Gott nicht verhandeln. My nie możemy z Bogiem prowadzić negocjacji. Gott bittet uns, dass wir etwas für ihn tun dürfen. Bóg prosi nas, abyśmy chcieli dla Niego coś uczynić. Und Gott möchte, dass wir es freiwillig tun. Ale Bóg chce, abyśmy to uczynili dobrowolnie. Aber Gott ist nicht auf dich und mich angewiesen. Ale Bóg też nie jest w żadnym wypadku tylko i wyłącznie skazany na ciebie albo na mnie. Gott hat ein großes Volk. Dlatego, że Bóg ma do dyspozycji wielki naród. Wenn er jemanden benutzt, dich oder mich, ist das die reine Gnade Gottes. A jeżeli Bóg używa do czegoś ciebie albo mnie, to tylko to jest jego wielka, czysta łaska. In Vers 50 verbinden sich Laban und Betuel. I w wierszu 50 tu Laban i Betuel złączyli swoje siły. Nicht wahr, da verbindet sich der fleischliche, schlafende Christ mit dem Namenschristen. I obrazowo mówiąc, tutaj ten cielesny, śpiący chrześcijanin łączy się z tym chrześcijaninem, który jest tylko z nazwy chrześcijaninem. Rein äußerlich gab es ja eh keinen Unterschied. Patrząc czysto na zewnątrz, nie ma pomiędzy nimi żadnej różnicy. Wenn man so nah oder so weit in der Welt steht, jeżeli ktoś tak dalece już się umieścił, usadowił w tym świecie, dann ist die Verbindung mit der Welt nicht mehr weit. To już nie jest daleko od całkowitego połączenia się z tym światem. So sprechen sie hier im Chor. I teraz można powiedzieć, churalnie oni teraz przemówili. Zum einen von dem Herrn ist die Sache ausgegangen. Mówiąc, to od Pana ta sprawa wyszła. Stell dir diese Antwort hier vor. Sie sagen, es ist von Gott ausgegangen. Oni tutaj od razu tą odpowiedź udzielają, że to od Boga ta sprawa wyszła. Aber wir können dir nichts sagen, weder Gutes noch Böses. Ale my nie możemy powiedzieć o tym, czy by była ona dobra, czy zła.
Sie haben verstanden, das waren völlig die Wege Gottes, die hier gegangen werden. A zrozumieli to, że to były czyste drogi Boże, którymi Bóg prowadził tego sługę. Ich sage, sie haben es gesehen oder waren davon überzeugt, nachdem sie das alles hörten. To znaczy, że oni doszli do tego przekonania, gdy wszystko zobaczyli i wszystko wysłuchali. Aber wir können nichts dazu sagen. Ale my nie możemy nic do tego dodać. Da erkennt also jemand, das sind Wege Gottes. Może być tak, że ktoś może powiedzieć, znajduję się w zakresie dróg Bożych und will neutral bleiben. I taki ktoś chce pozostać neutralnym. Siehst du, da ist Rebecca, nimm sie und zieh. Widzisz, tu jest Rebecca, weź ją i idź. Und sie sei die Frau des Sohnes deines Herrn, wie der Herr, also Gott, geredet hatte. I niech ona będzie żoną syna Pana Twego, jak rzekł Pan, czyli Bóg. Das ist die Antwort des Fleisches. Tak brzmi odpowiedź ciała. Sie konnte nicht anders als es bestätigen. Oni nie mogli nic innego uczynić, jak tylko to potwierdzić. Aber es kam nicht aus ihren Herzen heraus. Ale to nie wyszło z ich serca. Weil der eine überhaupt kein Herz für Gott hatte. Dlatego, że jeden z nich w ogóle nie miał serca dla Boga. Weil der andere sich kaum für Gott interessierte. A z drugiej strony drugi niewiele się Bogiem w ogóle interesował. Dem Knecht von Abraham war das nicht so wichtig in dem Falle. Dla sługi Abrahama w tym przypadku akurat ta odpowiedź nie była tak bardzo ważna, albo forma tej odpowiedzi nie była tak bardzo ważna. Er sagt doch in Vers 52 nicht Danke zu ihnen. Nawet w 52 wierszu im nie powiedział dziękuję wam. Sondern er spricht mit Gott. Ale widzimy, że on teraz rozmawia z Bogiem. Er beugt sich zur Erde nieder vor dem Herrn. On oddał głęboki pokłon aż do ziemi przed Panem. Was für ein schöner Zug bei diesem Knecht. Jakże piękny uczynek ze strony tego sługi. Noch einmal praktisch gesehen, der wirklich in Gemeinschaft mit Gott seine Entscheidungen traf. Z praktycznej strony to oglądając, on rzeczywiście tutaj w tej społeczności z Bogiem podejmował decyzje. Und prophetisch gesehen der Heilige Geist, der in völliger Harmonie mit den Gedanken Gottes des Vaters ist. A proroczo to oglądając, wiemy, że Duch Święty jest w pełni zharmonizowany ze wszystkimi myślami Bożymi. Er nimmt anschließend silberne und goldene Geräte und Kleider. I czytamy, że on, gdy to usłyszał, wyjął znowu klejnoty złote i srebrne i szaty. Und gibt sie zunächst einmal Rebecca. I najpierw je dał Rebece. Das ist schon seltsam. To jest już szczególnego rodzaju rzecz. Denn in der Regel bekam im Orient die Heiratsgabe die Eltern. Dlatego, że z reguły ten dar, te wiano, otrzymywali najpierw rodzice w przypadku zamąż pójścia. Aber hier ist das anders. Ale w tym przypadku sprawa wygląda inaczej. Es ist fast so ähnlich wie bei der Geburt des Herrn. Jest to prawie że podobne do tego, co działo się w czasie narodzin Pana. Als die Weisen aus dem Morgenland kamen. Gdy mędrcy przyszli z dalekiego wschodu, wem gaben sie ihre Schätze? Komu oni dali swoje skarby? Nicht Maria. Nie dali Marii, sondern dem Herrn Jesus, dem Baby, oder dem Kleinkind. Tylko dali je Panu Jezusowi, temu nowonarodzonemu małemu dziecięciu. So gibt er also diese Dinge im Endeffekt zunächst Rebecca. I tak te rzeczy najpierw przypadły Rebece. Und dann hatte er noch ein paar Kostbarkeiten, die er ihrem Bruder Laban und ihrer Mutter gab. Ale było też i parę kosztowności wśród tych upominków, które przypadły jej bratu i matce. Und dann haben wir in Vers 54, dass sie endlich aßen und tranken, nachdem er seine Arbeit erledigt hatte. I dopiero wtedy czytamy w 54 miejscu wierszu, że dopiero potem jedli i pili. Am nächsten Morgen standen sie auf. Następnego poranku oni wstali. Und sofort geht sein Auftrag weiter. I natychmiast zadanie było wykonywane dalej.
entlasst mich zu meinem Herrn. Puśćcie mnie do mojego Pana. Und jetzt sehen wir, wie plötzlich Laban und die Mutter als Bremser auftreten. I teraz widzimy, jak Laban i matka jako hamulce występują. Als die großen Gegenspieler zu dem Auftrag Gottes. Jako ci, którzy stali się tymi wielkimi przeciwnikami tego zadania ze strony Bożej. Lass das Mädchen einige Tage oder zehn bei uns. Pozwól, aby dziewczyna została jeszcze z nami kilka dni albo 10 dni. Und damit möchte ich jetzt zur Pause schließen. I tymi słowami chciałbym teraz zakończyć przed przerwą. Es ist das zweite Mal, dass wir die Zahl 10 in diesem Kapitel haben. Jest to po raz drugi przypadek, gdy tą liczbę 10 mamy zapisaną w tym rozdziale. Es waren 10 Kamele. Było na początku tego rozdziału wspomniane 10 wielbłądów. Und 10, sagte ich gestern schon, spricht von der Verantwortung auf unseren Wegen. I wczoraj już o tym powiedziałem, że liczba 10 wskazuje na odpowiedzialność na naszych drogach życia. Wir sehen, wie der Knecht dieser Verantwortung nachgekommen ist. My oglądamy, jak ten sługa sprostał tej odpowiedzialności. Er hat den Auftrag Gottes ohne Wenn und Aber und ohne Unterbrechung ausgeführt. On te zadanie Boże bez jakiegokolwiek zwątpienia albo sprzeciwu wypełnił i to w dodatku bez jakiejkolwiek przerwy. Und hier haben wir wieder die Zahl 10. A tu znowu występuje ta liczba 10. Und hier sehen wir solche, die der Verantwortung nicht nachgekommen sind. Ale tu oglądamy takich, którzy nie sprostali tej sprawie odpowiedzialności przed Bogiem. Sie treten hier als solche auf, die versuchen, das Werk Gottes zu bremsen. Oni tu występują jako tacy, którzy próbują to dzieło Boże zahamować. Aber der Knecht lässt sich durch diese Prüfung nicht beirren. Ale ten sługa nie pozwolił sobie tutaj przeszkodzić albo sprowadzić na manowce przez tego rodzaju doświadczenie. Er sagt, nein. On mówi tutaj nie. Haltet mich nicht auf. Nie zatrzymujcie mnie. Was für ein konsequenter Mann. Jakże tutaj widzimy konsekwentnego męża. Was können wir dafür lernen für unser Leben? Jakże wiele możemy się od niego nauczyć dla naszego życia. Ich denke, wir lesen jetzt zuerst bis zum Ende von dem, was wir heute betrachten möchten, bis 1. Mose 25, Vers 11. Beginnend. Von Vers 61 dann, von Kapitel 24. Und bis 11. Bis 11. Przeczytamy z pierwszej Księgi Mojżeszowej, z 24 rozdziału, od 61 wiersza do 25 rozdziału, do 11 wiersza. Wtedy Rebeka i służące jej wstały, wsiadły na wielbłądy i ruszyły za tym mężem. Tak zabrał sługa ów Rebekę i odjechał. A Izaak, który mieszkał wtedy w ziemi Negeb, wracał od studni zwanej studnią żyjącego, który mnie widzi. I wyszedł Izaak, aby się pomodlić pod wieczór na polu. A gdy podniósł oczy, zobaczył, że nadciągają wielbłądy. A Rebeka, podniósłszy oczy swoje, ujrzała Izaaka i zsiadła z wielbłąda. I zapytała sługi, kto to jest ten mąż, który idzie przez pole nam na spotkanie? I odpowiedział sługa, to jest pan mój. Wtedy wzięła zasłonę i zakryła się. I opowiedział sługa Izaakowi wszystkiego, czego dokonał. A Izaak wprowadził ją do namiotu Sary, matki swojej, i pojął Rebekę za żonę i pokochał ją. Tak pocieszył się Izaak po śmierci matki swojej. Potem pojął Abraham drugą żonę, której było na imię Ketura. Ta urodziła mu Zymrana, Jokszana, Medana, Midiana, Iszbaka i Szuacha. A Jokszan zrodził Szebę i Dedana. Synami Dedana byli Aszuryci, Leturyci i Leumici. Synami Midiana zaś byli Efa, Efer,
Hanoch, Ebida i Elda. Wszyscy oni byli potomkami Ketury. Abraham oddał Izaakowi całe swoje mienie, a synów nałożnic, które miał Abraham, obdarował Abraham i wyprawił ich od Izaaka, syna swego, jeszcze za życia swego, na wschód, do kraju wschodniego. A Abraham dożył 175 lat i opadł z sił i umarł w pięknej starości, sędziwy i syty dni, i został przyłączony do przodków swoich. I pochowali go Izaak i Ismale, synowie jego, w jaskini Machpela, na polu Efrona, syna Sychora, Hetyty, naprzeciw Mamre, na polu, które kupił Abraham od Hetytów. Tam pochowany został Abraham i Sara, żona jego. Po śmierci Abrahama błogosławił Bóg Izaakowi, synowi jego. Izaak zamieszkał przy studni zwanej studnią żyjącego, którym nie widzi. Wir haben vorhin damit geendet, dass der Knecht sich nicht aufhalten lässt, seine Arbeit zu vollenden. Przed przerwą żeśmy to stwierdzili, że sługa w żadnym przypadku nie dał się powstrzymać od tego, aby swoje zadanie wypełnić do końca. Und deswegen sagt er, als man ihn dort behalten wollte, nein, haltet mich nicht auf. I to dlatego on powiedział, gdy jednak chciano go zatrzymać, nie, ale pozwólcie mi odejść, nie zatrzymujcie mnie. Und jetzt merkt man, wie das Verständnis dieses Mannes gewachsen ist. I teraz można zauważyć, jak zrozumienie spraw Bożych tego sługi wzrastało. Ich will noch einmal auf Vers 21 zu sprechen kommen. Wróćmy jeszcze do treści 21 wiersza. Der Knecht sah ihr staunen zu, um zu erkennen, ob Gott gelingen geschenkt hat. Czytamy, że mąż ów przypatrywał się w zadziwieniu i w milczeniu, aby poznać, czy Pan poszczęścił jego drodze, czy nie. Und aufgrund der Gebete, die er geführt hat, i to na podstawie modlitwy, którą on wypowiedział, und der praktischen Erfahrungen, die er gemacht hat, i na podstawie tego praktycznego doświadczenia, jakie zebrał w czasie tego zdarzenia, kann er jetzt in Vers 56 sagen, mógł on teraz w 56 wierszu powiedzieć, haltet mich nicht auf, denn der Herr hat mir gelingen geschenkt zu meiner Reise. Nie zatrzymujcie mnie, gdyż Pan poszczęścił drodze mojej. Und entlasst mich, dass ich jetzt wieder zu meinem Herrn ziehen kann, von dem ich ausgegangen bin. I puśćcie mnie, abym poszedł do Pana mego, od którego wyszedłem. Und sie sprachen, lasst uns das Mädchen rufen und ihren Mund befragen. A oni powiedzieli, zawołajmy teraz tą dziewczynę i zapytajmy się jej. Und sie riefen Rebekka und sprachen zu ihr, willst du mit diesem Mann gehen? I zawołali dziewczynę Rebekę i zapytali, czy chcesz pójść z tym mężem. Und dann kommt die alles entscheidende Antwort. I teraz słyszymy tą o wszystkim decydującą odpowiedź, die aus einem freiwilligen Herzen herausgekommen ist, która wypłynęła z jej całkowicie dobrowolnego nastawienia. Ich will gehen. Ja chcę pójść. Das bedeutet, auf alle Dinge zu verzichten, mit denen sie vorher in Verbindung stand. To oznacza, że musiała zrezygnować ze wszystkich rzeczy, z którymi w swoim dotychczasowym życiu była związana. Abraham wohnte nicht um die Ecke. Abraham nie mieszkał gdzieś za następnym rogiem tej ulicy. Es liegen ungefähr 800 bis 1000 Kilometer zwischen Abraham oder Isaak und dieser Familie hier. Odległość, jaka wynosiła pomiędzy tą rodziną a Abrahamem, to mniej więcej 800 do 1000 kilometrów. Das heißt, auf alles zu verzichten. I to oznaczało, że musiała ze wszystkiego zrezygnować. Zu einem für sie unbekannten Isaak zu gehen. Aby pójść do
takiego nieznanego jej dotychczas Izaaka. Der Knecht hatte ja nicht irgendein Foto dabei. A ten sługa nie miał przecież nawet zdjęcia ze sobą. Dass Rebecca mal gucken konnte, wie sieht er überhaupt aus, wo ich jetzt hinkomme. Żeby Rebecca mogła spojrzeć na zdjęcie, aby się dowiedzieć, do kogo teraz ja zdążam. Hatte auch nicht irgendein Foto von dem Anwesen dabei, wo sie wohnten. Nie miał również zdjęcia wszystkich mieszkańców, którzy razem z Izaakiem zamieszkiwali. Er hatte nur eine mündliche Beschreibung. Otrzymała tylko ustny opis swojego przyszłego męża. Und ein paar von den Dingen von seinem Herrn dabei. I miała ze sobą parę z tych rzeczy, które pochodziły od pana tego sługi. Das ist alles. I to wszystko. Aber das bedeutet eben Nachfolge. Ale właśnie to oznacza naśladowanie. Sich bewusst auf die Seite des Herrn zu schlagen. Aby świadomie stanąć po stronie Pana. Dass wir den lieben, wie Petrus sagt, den wir nicht gesehen haben. Aby miłować tego, tak jak to określił Piotr, którego żeśmy nie widzieli. Sondern wir lieben ihn mit den Augen unseres Herzens. Którego nie widzieliśmy, ale jednak oczami naszego serca widzimy. Und wir vertrauen auf seine Verheißung. I my ufamy jego obietnicom. Dass wir einmal in der Ewigkeit bei ihm sein werden. Że kiedyś w wieczności będziemy u niego. Genauso wie auch Sara vertraut hatte. Dokładnie tak samo jak też i Sara. Jak i Sara miała to zaufanie. Die im Glauben gestorben ist. Jak czytaliśmy, która we wierze umarła. Und das ist hier noch das Kennzeichen von Rebecca. I to również jest tutaj cechą charakteryzującą Rebekę. Wir sehen das daran, dass sie später in das Zelt Saras geführt wird. I czytaliśmy później, że ona została wprowadzona do namiotu Sary. Sara hat es durchgehalten in ihrem Leben. Sara wytrzymała wszystko aż do końca swojego życia. Rebecca leider nicht. A Rebecca niestety nie. Aber hier am Anfang zeigt sie noch Glauben und Vertrauen. Ale tutaj na początku swojej drogi będąc wykazała się wiarą i zaufaniem. Und sie spricht die bewegenden Worte: Ich will gehen. I wypowiedziała te wzruszające słowa: Ja chcę pójść. Dieses Wollen bedeutet, es war ein fester Herzensentschluss. To chcenie, to wypływało z mocnego postanowienia w jej sercu. Genauso wie wir solche Herzensentschlüsse brauchen. Dokładnie tak samo i my musimy używać tego rodzaju zdecydowanego postanowienia w naszym sercu, um bei dem Herrn zu bleiben. Aby pozostać przy Panu. Weißt du, wenn du dich so auf die Seite Gottes schlägst, wiesz co, jeżeli w ten sposób tylko i wyłącznie postanowisz stanąć po stronie Bożej, hat die Welt kein Interesse mehr an dir. To wtedy cały świat nie będzie dla ciebie stanowił jakiegokolwiek przedmiotu zainteresowania. Bist du für die Welt verloren. A dla świata będziesz również straconym. Vielleicht denkt sie, ein religiöser Spinner. Może świat pomyśli, jakiś religijny marzyciel. Oder ein Fantast. Albo może fantasta. Aber verstehen kann die Welt das nicht. Ale świat nie jest w stanie tego zrozumieć. Und das sehen wir auch hier in Vers 59. I to oglądamy również tutaj w 59. wierszu. Denn sie entlassen ihre Schwester. Gdy czytamy, że wypuścili swoją siostrę. Wir lesen nichts von irgendwelchen lieben Abschiedsworten. Nie czytamy tutaj o jakichkolwiek miłych słowach pożegnania. Wir reden nichts davon, dass Tränen vergossen werden bei dem Abschied. Nie czytamy o tym, żeby jakiekolwiek łzy były wylewane w czasie pożegnania. Wir lesen gar nichts von einem richtigen Abschied. W ogóle nie czytamy, żeby tutaj nastąpiło jakiekolwiek pożegnanie. Sondern sie wurde einfach entlassen. Nie, po prostu czytamy, puścili ją. Was kann man mit einer so frommen, gottesfürchtigen Frau in so einem Haus anfangen? Cóż można począć z taką bogobojną i taką pobożną kobietą w naszym domu?
Sie entließen zuerst ihre Schwester Rebekka mit ihrer Amme und dann den Knecht Abrahams und seine Männer. Czytamy, że najpierw wypuścili Rebekę razem z karmicielką jej, a później sługę Abrahama z jego ludźmi. Der Knecht hatte nie gesagt, dass sie alle entlassen sollen. Der Knecht hat nur gesagt, entlass mich, entlasst mich. Ten sługa nigdzie nie powiedział, że wszystkich nas wypuśćcie. Nie, on powiedział, puśćcie mnie. Er konnte verstehen, das ist das Elternhaus von Rebekka. Przecież on to doskonale rozumiał, że to był dom rodzinny Rebeki. Aber hier passen sie aufgrund ihrer geistlichen Einstellungen nicht mehr zueinander. Ale również też i widzimy, jak bardzo do siebie nie pasowali na podstawie tych zasadniczych ukierunkowań ich serc. Und so entlassen sie sie. Tylko czytamy i puścili ją. Sie segnen sie zwar noch am Ende in Vers 60. Wprawdzie czytamy jeszcze na sam koniec, że ją pobłogosławili w 60. wierszu. Aber da geht es mehr darum, dass sie die äußere Größe betonen, den äußeren Reichtum. Ale bardziej chodzi w tym błogosławieństwie, aby ona otrzymała te zewnętrzne bogactwo i żeby się zewnętrznie rozmnożyła. Etwas, was den Knecht zuerst gar nicht interessierte. Coś, co w ogóle tego sługę nie interesowało. Er hatte Interesse an den geistlichen Qualitäten. Dlatego, że on był zainteresowany tymi tą sprawą duchowej jakości tej kobiety. Und dann kommt der ganz wichtige Vers 61. I teraz dochodzimy do bardzo ważnego wiersza 61. Und er ist auch wichtig für unser praktisches Leben. I ten wiersz jest bardzo ważny dla naszego praktycznego życia. Denn das erste, was wir lesen, ist: Rebekka macht sich auf. I pierwszą rzecz, którą tutaj czytamy, to, że Rebekka wstała. Das heißt, sie ergreift die Initiative. A to oznacza, że ona tutaj przejęła inicjatywę. Sie ist also jetzt hier wirklich diejenige, die zuerst handelt. Widzicie tutaj, że ona jest tą, która w tym momencie jako pierwsza zaczęła działać. Doch es gibt ein ganz wichtiges Aber. Ale jest tu jeszcze jedno bardzo ważne ale. Sie rennt nicht vorne weg. Ona nie pobiegła tylko sama do przodu. Sie kannte ja den Weg auch gar nicht. Przecież ona nawet drogi nie znała. Sondern sie folgt dem Mann. Tylko czytamy, że ona poszła za tym mężem. Und dann lesen wir plötzlich: und der Knecht nahm Rebekka und zog hin. I nagle na koniec tego wiersza czytamy, że to ten sługa zabrał Rebekę i odjechał. Natürlich ist der Mann der Knecht. Naturalnie tym mężem jest ten sługa Abrahama. Weißt du, wie oft machen wir uns auf, sicherlich in guten Absichten? O, jakże często i my w naszym życiu powstajemy, a mamy dobre zamiary. Vielleicht auch ausgelöst durch einen Auftrag Gottes. Jest to może wywołane otrzymaniem polecenia Bożego albo zadania ze strony Boga. Und dann rennen wir vorne weg. I zaczynamy biec do przodu. Das, wo wir den Weg gar nicht so genau kennen. A my przecież dokładnie nawet drogi nie znamy. Genauso wie ein Jakob. Dokładnie tak samo postępujemy jak Jakub. Und wie viel Mühe hat Gott aufgewandt? I jakże wiele trudu musiał Bóg mieć z nim. Um Jakob immer wieder zurückzuziehen auf den Weg. Aby Jakuba ciągle na nowo z powrotem sprowadzać na właściwą drogę. Und Jakob hat viele Probleme in seinem Leben gehabt. I Jakub miał z tego powodu wiele problemów na drodze swojego życia. Weil er nicht warten konnte. Dlatego, że on nie potrafił czekać. Weil er meinte, Gott ist vielleicht zu langsam und er muss Gott so ein bisschen nachhelfen. Który myślał, że Bóg jest taki powolny i trzeba by tu Bogu pomóc. Und es waren jedes Mal Wege, die waren nicht zu seinem Segen. I okazywało się, że za każdym razem wstępował na drogi, które nie były dla niego błogosławionymi. Und Gott holte ihn zurück und setzte ihn auf den Boden der Tatsachen. I Bóg musiał go z powrotem sprowadzać na to podłoże tych faktów, tej jego rzeczywistości. Und solange er seinen Weg mit Gott ging, war es ein Weg des Segens. I jak długo on szedł swoją drogą z Bogiem,
to była to droga błogosławieństwa. Und das ist eben jetzt hier die zweite Aufgabe des Heiligen Geistes. I to właśnie jest tutaj te drugie zadanie Ducha Świętego. Nicht wahr? Die erste Aufgabe war, dass er Christus groß gemacht hat in unseren Herzen. Pierwszym jego zadaniem było to, aby Chrystusa wielce wywyższyć w naszych sercach. Dass er unsere Herzen gefüllt hat, damit wir Gott etwas bringen und anbeten können. I chodziło mu o to, aby nasze serca wypełnić tak, abyśmy mogli Bogu przynosić Jego Syna i Jego za to uwielbiać. Aber hier ist jetzt die zweite Aufgabe. Ale tu oglądamy drugie zadanie Ducha Świętego. Und das ist, dass er uns führen und leiten möchte. A to jest właśnie to, że On chce nas prowadzić i nami kierować. Ja, mein Angesicht auf dich richtend, will ich dir raten. Kierując moje oblicze na ciebie, chcę tobie doradzać. Ich glaube, in dem Brief an die Thessalonicher schreibt Paulus einmal, dass wir den Geist nicht dämpfen sollen. Myślę, że to jest w liście do Thessaloniczan słowa apostoła Pawła, że czytamy tam: nie zagłuszajcie, nie przeszkadzajcie Duchowi Świętemu. Durch ein fleischliches Leben können wir das Wirken des Heiligen Geistes blockieren. To my poprzez nasze cielesne życie będziemy mogli do tego się przyczynić, że Duch Święty będzie zablokowany w swoim działaniu. Aber hier sehen wir, wie wir geistlich unseren Weg gehen können. Darum ist Vers 61 so wichtig. Ale tu oglądamy, w jaki sposób my możemy w duchowy sposób iść do przodu, i dlatego ten wiersz 61 jest tak ważny. Also noch einmal, das erste ist, sie ist von sich aus aktiv. A więc jeszcze raz to powtarzam, jako pierwszą rzecz oglądamy, że ona sama ze siebie jest aktywna. Aber sie tat es nicht nur in eigener Aktivität, ale nie czyni tego tylko ze swojej własnej aktywności, sondern tat es mit dem Heiligen Geist und folgte ihm. Ale czyni to razem z Duchem Świętym i idzie za nim. Und dann sehen wir, wie der Heilige Geist den Gläubigen nimmt. I tu oglądamy właśnie ten przykład, jak Duch Święty bierze wierzących, und mit ihm diesen Weg zieht. Aby oni razem z Nim szli swoją drogą. Es spricht von Gemeinschaft. I to wszystko wskazuje nam na społeczność. Noch einmal, wie wir als Gläubige unseren Weg gehen müssen. To znaczy, jeszcze raz powtarzam, widzimy tu, jak my, jako wierzący, musimy iść naszą drogą. Punkt 2, das Nachfolgen vergessen wir leider oft. Punkt drugi, jakże często zapominamy naśladowania. Und jetzt wechselt das Thema. I potem zmienia się temat. Jetzt ist plötzlich die Rede von Isaak. Następnie czytamy tutaj już o Izaku. Weißt du, zwischen Vers 61 und Vers 62 passiert etwas Großartiges, was hier nicht steht. Wiecie co? Pomiędzy 61 a 62 wierszem dzieje się coś wielkiego, wspaniałego, co tutaj w ogóle nie jest opisane. Es ist die Reise durch die Wüste. A mianowicie podróż przez pustynię. Zusammengefasst in Vers 61. I to wszystko razem jest streszczone w wierszu 61. Also eine Reise von 1000 Kilometern. A więc była to podróż około 1000 kilometrów. Wird in einem einzigen Satz beschrieben. I ona została opisana tylko jednym jedynym zdaniem. Aufmachen, nachfolgen, gemeinsam ziehen. Powstać, naśladować i wspólnie iść. Und das ist jetzt die Gnadenzeit. I to jest właśnie opis czasu łaski. Ja, Vers 61 beschreibt die Zeit der Gnade. Ten wiersz 61 opisuje czas łaski. Und da ist unser Weg, der Weg der Gläubigen, ein Weg durch die Wüste. Bo w zasadzie droga nasza, droga wierzących, jest drogą prowadzącą przez pustynię. Wir machen uns die Wüste manchmal sehr bequem. My bardzo często sobie tą pustynię czynimy miejscem wielkich wygód. Sind auch manchmal sehr sesshaft. I bardzo często czujemy się tutaj na tej pustyni osiadłymi. Genießen auch die Speise, die uns die Wüste gibt.
I korzystamy z radością z pokarmów, jakie daje nam ta pustynia. Obwohl sie uns eigentlich gar nichts geben kann. Pomimo tego, że w zasadzie pustynia nie może nam niczego dać. Wahren Segen durch den Weg durch die Wüste haben wir nur, wenn wir Vers 61 praktizieren. Prawdziwe błogosławieństwo w podróży przez pustynię będziemy mieli tylko wtedy, jeżeli będziemy prawdziwie w praktyce obracali w czyn treść 61 wiersza. Aber es ist nicht nur Gott der Vater, der um uns besorgt ist. Ale nie chodzi tu tylko o Boga Ojca, który się troszczy o nas. Wir haben das gestern gesehen, der deswegen extra seinen Knecht, den Heiligen Geist sandte. Wczoraj już to oglądaliśmy, że on z tego powodu tego sługę, czyli Ducha Świętego, posłał. Und es ist nicht nur der Heilige Geist für uns tätig, der in uns wohnt. I nie tylko ten Duch Święty jest czynny, który w nas mieszka, sondern der Herr ist selbst für dich und für mich tätig. Ale to Pan sam osobiście jest czynny dla dobra twego i mojego. Aber der Herr, der seinen Platz nicht verlässt im Augenblick. Ale Pan nie opuszcza swojego miejsca pobytu. Er sitzt zu Rechten Gottes. On dalej zasiada po prawicy Bożej. Und er wartet auf den Moment, wo er uns entgegenkommt, um wir ihn in der Luft treffen. On czeka na ten moment, gdy będzie mógł nam wyjść naprzeciw i razem z nami na powietrzu, na obłokach się spotkać. Um in das Haus des Vaters eingeführt zu werden. Abyśmy byli wprowadzeni do domu ojcowskiego. In das Haus des Lebendigen. Do domu tego, który żyje. Was hier dargestellt wird, vielleicht durch den Brunnen Lachairoi. Który tutaj może być przedstawiony przez tę studnię, która jest tutaj nazwana Lachairoi, czyli studnią żyjącego, który mnie widzi. Die Erklärung haben wir in Kapitel 16. Wyjaśnienie tego znajdujemy w rozdziale 16 tej księgi. In Vers 14. W 14 wierszu. Da geht es zwar um Hagar, aber sie hatte dort eine Begegnung mit Gott bei diesem Brunnen. W tym rozdziale chodzi o Hagar, która miała spotkanie z Bogiem przy tej studni. Da ist es in Vers 13, da nannte sie den Namen des Herrn, der zu ihr redete, du bist der Gott des Schauens. I ona nazwała Pana, który mówił do niej, tyś Bogiem, który mnie widzi, albo który daje się zobaczyć, bo tak i tak można przetłumaczyć. Und das heißt El Roi. I to jest to słowo El Roi. El Roi. Und darum heißt es etwas weiter in Vers 14. I dlatego też jest trochę dalej w 14 wierszu napisane. Darum nannte man den Brunnen Be'er Lachai Roi. I to dlatego studnię tę nazwano dlatego nazwano tą studnię Ber Lachali Roy, co się tłumaczy studnia żyjącego, który mnie widzi. Also übersetzt Brunnen des Lebendigen, der mich schaut. Żyjącego, który mnie widzi. Also zum einen kriegt der Brunnen das Kennzeichen, es ist der Brunnen des Lebendigen. W zasadzie ta studnia ma cechę charakterystyczną tą, że jest studnią żyjącego. Und dort ist eine Person, die sich zum einen schauen lässt. I tam znajduje się pewna osoba, która pozwala się oglądać. Und die auf mich herabschaut. I która również spogląda na mnie. Das heißt, dieser Brunnen hier spricht davon, dass der Herr für uns tätig ist bei Gott. A ta studnia obrazowo wskazuje na sprawę taką, że Bóg, przepraszam, że Pan jest czynny dla nas przed Bogiem. Und bei dem Vater. I przed Ojcem. Und wir haben das im Neuen Testament in zwei Briefen. I my to oglądamy w Nowym Testamencie w dwóch listach. Er ist der hohe Priester an dem Thron der Gnade, damit wir gar nicht erst in Sünde fallen. On jest tym najwyższym kapłanem przed tronem łaski, abyśmy w ogóle nie wpadali w grzech. Und er ist der Sachwalter bei dem Vater, wenn wir in Sünde gefallen sind. Ale on również jest orędownikiem u Ojca wtedy, gdy zdarzy się, że wpadniemy w grzech.
Das heißt, Vers 62 und der erste Teil von Vers 63 beschreiben den Dienst des Herrn jetzt. I to oznacza innymi słowy, że druga część 62 wiersza i 63 wiersz opisują służbę naszego Pana w obecnym czasie. Es ist zeitgleich zu Vers 61 während der Zeit der Wüstenreise. I one są tutaj podobne czasowo do wiersza 61, który pokazuje nam podróż przez pustynię. Er wohnt dort bei diesem Brunnen in dem Land des Südens. On zamieszkiwał przy tej studni w tym kraju południowym. Und dann heißt es weiter von Isaak, er ging hinaus, um auf dem Feld zu sinnen. A dalej czytamy o tym, że Izaak, który tam mieszkał, wyszedł wieczorem, aby się pomodlić. Und er hob seine Augen. I on podniósł swoje oczy. Weißt du, es beschreibt den Moment, dass der Herr darauf wartet, die Braut zu sich nach Hause zu holen. I te słowa opisują ten moment, że Pan czeka na to, aby swoją oblubienicę wprowadzić do siebie, do domu. Sagte er schon gestern, das was Kapitel 24 so hochinteressant macht. Ja już wczoraj to powiedziałem, że to, co ten rozdział 24 czyni tak wielce interesującym rozdziałem, ist, dass dort beschrieben wird, dass alle Personen der Gottheit jetzt für uns tätig sind. To jest to, że tam w tym rozdziale jest opisane, że wszystkie osoby Trójcy Bożej są czynne dla naszego dobra. Mit dem einen Ziel, mając tylko przed sobą ten jeden cel, dass wir einmal bei dem wahren Isaak sein werden. Abyśmy mogli być kiedyś u boku tego prawdziwego Izaaka. Das heißt, die ganze Fürsorge Gottes, dass wir das Ziel erreichen. To znaczy, tu oglądamy wszelkie działania i troskliwość Bożą, abyśmy ten cel osiągnęli. Und das steht eben in Verbindung mit einer Person, die lebt. I abyśmy w połączeniu z tą jedyną osobą dalej żyli. So wird er schon ergreifend in Offenbarung 1 beschrieben. To w sposób wielce wzruszający jest opisane w pierwszym rozdziale Księgi Objawienia. Nicht Offenbarung 1, wo ist es? Ein Lamm stehend wie geschlachtet. Gdy widzimy tam baranka, który stoi jakoby zabity. Kapitel 5. Przepraszam, to jest piąty rozdział. Vers 6 in der Mitte. W szóstym wierszu, w połowie tego wiersza. Ein Lamm, er sah ein Lamm stehend wie geschlachtet. Czytamy o tym stojącym baranku jakby zabitym. Hast du schon mal so ein Lamm in deinem Leben gesehen? Czy widziałeś tego rodzaju baranka już w swoim życiu? Ein Lamm, das geschlachtet ist, das tot ist. Baranek, który został zarżnięty, który jest martwy. Und das gleichzeitig aufrecht steht. A jednocześnie stojący pionowo na nogach. Was für eine Beschreibung unseres Herrn. Jakiż tu mamy przed sobą opis naszego Pana. Der, der am Kreuz geschlachtet ist. Ten, ten, który był zabity na krzyżu. Ist derjenige, der auferstanden ist und lebt. Jest tym, który zmartwychwstał i teraz żyje. Und so sieht man dort dieses Lamm, das lebt. I tam widzimy tego baranka, który żyje. Aber das die Wundmale des Todes, des Kreuzes an sich trägt. I który nosi na sobie te ślady tej śmierci na krzyżu. Und das ist der Brunnen des Lebendigen. I to jest właśnie studnia tego żyjącego. Jesus Christus ist der Sieger von Golgatha. Bo Jezus Chrystus jest zwycięzcą z Golgoty. Und Jesus Christus ist der Sieger über den Tod. Jezus Chrystus jest zwycięzcą nad śmiercią. Erinnern wir uns noch an gestern? I przypomnijmy sobie, co było wczoraj powiedziane. An diesem Doppelnamen dieser Grabesstätte. Mówiliśmy o podwójnej nazwie tego grobowca. Einmal Kiryat Arba. Najpierw nazwa Kiryat Arba. Was von der Macht Satans spricht. Ta nazwa mówi o mocy szatana. Von dem Mörder von Anfang. Który jest mordercą od samego początku.
der scheinbar Macht über den Tod hat. I wydaje się, że on ma moc nad śmiercią. Aber es ist gleichzeitig für die Gläubigen der Ort, der auch Hebron heißt. Ale jednocześnie to samo miejsce tego grobowca jest miejscem o nazwie Hebron, die eben Gemeinschaft haben mit Gott. I mówiące o społeczności wierzących z Bogiem, die in den Augen Gottes nur entschlafen sind, którzy w oczach Bożych są tymi, którzy tylko zasnęli. Und die Gott einmal zu seinem wahren Isaak führen wird. I to są ci, których kiedyś Bóg przyprowadzi do tego prawdziwego Izaaka. Ich denke, wir verspüren, was das für ein herrliches Kapitel ist, Kapitel 24. Ja myślę, że już na pewno żeśmy to odczuli, jak wspaniałym rozdziałem jest ten 24 rozdział. Denn ein weiteres Kennzeichen ist, i dalszą cechą tego rozdziału jest to, dass sich alle Personen an dem gleichen Ort aufhalten. Że wszystkie osoby przebywają na jednym miejscu. Wohin geht der Knecht? Dokąd szedł ten sługa? An einen Brunnen. On szedł do studni. Wohin geht Rebekka? I dokąd idzie Rebekka? An einen Brunnen. Idzie do studni. Wo hält sich Isaak auf? Gdzie zamieszkiwał albo gdzie przebywał Izaak? An einem Brunnen. Przy pewnej studni. Alle drei Personen haben das gleiche Interesse an dem gleichen Ort. Wszystkie te trzy osoby wykazują to samo zainteresowanie tym samym miejscem. Wovon spricht der Brunnen und das Wasser, was dort hervorfließt? I o czym mówi obrazowo źródło albo woda, która tam się znajduje lub wypływa? Es spricht von dem Wort Gottes. Obrazowo ona wskazuje na Słowo Boże. Sind es nicht die Schriften, die von Christus zeugen? Czyż to nie właśnie są pisma, które świadczą o Chrystusie? Isaak hält sich am Brunnen auf. Isaak przebywał przy studni. Ist es nicht der Heilige Geist, der uns in die ganze Wahrheit des Wortes Gottes einführen wird? Czy to nie Duch Święty jest tym, który chce nas wprowadzić w całą prawdę Słowa Bożego? Wo setzt sich der Heilige Geist nieder und beobachtet alles, oder der Knecht? A gdzie właśnie zatrzymał się ten sługa, który jest obrazem Ducha Świętego? Eben wieder an einem Brunnen. Właśnie przy pewnej studni. Und wohin geht Rebekka? I dokąd idzie teraz Rebekka? Ja, zu dem Brunnen, das von dem Wort Gottes für unser praktisches Leben spricht. Idzie do studni, która dla naszego duchowego życia obrazowo mówi o Słowie Bożym. Von dem Mose einmal sagt, es ist nicht ein leeres Wort für euch. O którym to słowie kiedyś Mojżesz powiedział, że to nie jest próżne słowo skierowane do was, sondern es ist euer Leben. Ale to słowo jest waszym życiem. In 5. Mose 32. Mamy to słowo zapisane w 5. Mojżeszowej 32 rozdział. Es gibt noch eine Gemeinsamkeit. I jeszcze jedna wspólna rzecz tutaj występuje. Isaak erhebt seine Augen. Isaak również podniósł swoje oczy. Und Rebekka in Vers 64 erhebt ihre Augen. I w 64 wierszu czytamy, że i Rebekka podniosła swoje oczy. Und dann sahen sie sich. I wtedy siebie zobaczyli. Das ist seltsam, oder? To coś szczególnego, nieprawdaż? Es war beim Anbruch des Abends. Przecież zaczynał się wieczór. Beim Anbruch des Abends ist es dort im Orient dunkel. A gdy zaczyna się wieczór, to nie tak jak u nas, tam w Oriencie natychmiast zapada ciemność. Wir haben keine so lange Dämmerung wie in unseren Breiten. W naszych szerokościach geograficznych jest bardzo długo tak zwany zmierzch, czego tam w Oriencie nie ma absolutnie. Es dauert nur ein paar Minuten, dann ist die Sonne untergegangen. Trwa to tylko kilka minut, a już słońce zaszło. Und dann ist es finster. I gdy zaszło, to natychmiast zapada ciemność. Und trotzdem heißt es von Isaak, er erhob seine Augen und sah. A pomimo tego jest napisane o Izaaku, że on podniósł swoje oczy i zobaczył. Und es heißt von Rebekka, sie erhob ihre Augen und sah. I również jest napisane w przypadku Rebeki, że ona podniosła swoje oczy i zobaczyła. Wir merken, es geht hier mehr als um die natürlichen Augen.
I z pewnością to zauważyć możemy, że tu bardziej chodzi o coś więcej niż tylko nasze naturalne cielesne oczy. Noch einmal, es ist zu unserer Belehrung, zu deiner und meiner geschrieben und Ermunterung. To słowo jest przede wszystkim napisane dla naszego pouczenia i pocieszenia. Es geht hier um die Augen des Herzens. Dlatego, że tutaj chodzi o te oczy serc naszych. Da ist Finsternis kein Hinderungsgrund, um Jesus Christus in seiner Herrlichkeit zu sehen. I okazuje się, że ciemność jest, nie jest żadną przeszkodą, aby oglądać Chrystusa. Trotzdem kann es mal passieren, dass wir ihn nicht sehen. A pomimo tego może tak się zdarzyć, że go nie będziemy widzieli. Wir haben ein Beispiel im Markus Evangelium. Mamy pewien przykład tutaj w Ewangelii Marka. Muszę to znaleźć. Markus 6. Szósty rozdział Marka. Da ist es in Vers 47. Jest napisane w 47. wierszu. Ich muss auch vorher eben sagen, dass der Herr die Jünger nötigt, in ein Schiff zu steigen, an das andere Ufer zu rudern. Muszę jeszcze to dopowiedzieć, że poprzednio Pan wymusił to na uczniach swoich, aby oni wsiedli do łodzi i wiosłowali do przeciwległego brzegu. In Vers 46 geht der Herr dann auf den Berg, um zu beten. W 46. wierszu czytamy o Panu, który odszedł na górę, aby się modlić. Das heißt, um sich für sie zu verwenden. I to oznacza, że on tam wstawiał się za nimi. Genauso wie Isaak hinausging auf das Feld, um zu sinnen. Dokładnie tak samo jak Izak, który wyszedł na pole, aby się modlić, albo inne tłumaczenie mówi, aby rozmyślać. Und dann wurde es Abend. I tak nastał wieczór. Die gleiche Situation wie hier bei dem Brunnen. Dokładnie taka sama sytuacja jak tutaj przy studni. Und Rebekka war noch auf der Reise, sie war ja noch nicht dort angekommen. A Rebeka jeszcze była w trakcie podróży, bo ona jeszcze do tej studni nie przybyła. Genauso wie dieses Schiff hier mitten auf dem See war. Dokładnie tak samo jak ta łódź znajdowała się jeszcze po środku tego wielkiego jeziora. Und sie erfuhren die Schwierigkeiten der Wüste. I wszyscy teraz odczuli te trudności panujące na pustyni. Aber dann heißt es von dem Herrn in Vers 48. Ale potem jest w 48. wierszu o Panu napisane. Und als er sie beim Ruder Not leiden sah. A gdy ujrzał ich, że oni są utrudzeni wiosłowaniem. Gleiche Situation wie in 1. Mose 24. Dokładnie taka sama sytuacja jak w 1. Mojżeszowej 24. Mit den natürlichen Augen kannst du nichts und gar nichts mehr sehen. Swoimi naturalnymi oczami nie jesteś w stanie już wtedy niczego zobaczyć. Trotzdem sah er sie. A pomimo Pan ich widział. Aber sie sahen ihn nicht. Ale oni jego nie widzieli. Sie waren so sehr mit ihren Umständen beschäftigt. Gdyż byli tak bardzo zajęci swoimi trudnymi okolicznościami, dass sie ihn zunächst nicht sahen. Że najpierw go nie widzieli. Erst als er ihnen auf dem See entgegenkam. I nawet wtedy, gdy on wyszedł im naprzeciwko, idąc po morzu, po tym jeziorze, dann sahen sie ihn plötzlich, nagle go ujrzeli und bekamen einen Schrecken. I przerazili się. Seht ihr, die Lebensumstände können manchmal so niederdrückend sein. Tak, umiłowani, okoliczności naszego życia mogą być czasami tak bardzo przygniatające, dass wir unseren Herrn nicht mehr richtig sehen. Że nie będziemy w stanie prawidłowo zobaczyć naszego Pana. Dass wir uns nur mit den Umständen beschäftigen. Że tylko będziemy zajęci okolicznościami życia. Dass das unser einziges Thema ist. Że to będzie tylko naszym jedynym tematem, który będziemy się zajmować. Dass wir die wahre Blickrichtung nach oben verloren haben. Że stracimy te prawdziwe ukierunkowanie naszego wzroku w górę. Wir können auch nach Markus 16 gehen. I możemy też przejść do Ewangelii Marka, do 16 rozdziału. Die Frauen auf dem Weg zum Grab haben nur ein einziges Thema. Tam oglądamy te niewiasty, które podążały do grobu i miały tylko przed sobą tylko jeden cel. Wer wird uns den Stein wegwälzen? Nad którym rozmyślały, mówiąc, któż nam odwali ten wielki kamień?
Und dann liest du plötzlich in dem biblischen Bericht in Markus 16. I nagle w środku tego biblijnego opisu w 16. rozdziale Marka czytamy. Als sie aber aufblickten. Ale gdy spojrzały. Was sahen sie dann? To co wtedy zobaczyły? Dass der Stein schon längst weggewälzt war. Że ten kamień już od dawna był odtoczony od otworu tego grobu. Sie waren so mit den Lebensumständen beschäftigt. A one były tak bardzo zajęte okolicznościami tego życia, dass sie gar nicht sahen, dass das Problem gar nicht mehr da war. Że w ogóle tego nie zauważyły, że tego problemu, o którym były zajęte, już w ogóle nie ma. Das ist nicht nötig. Jest to niepotrzebne. Aber so sind wir Menschen leider manchmal. Ale takimi my czasami ludzie niestety jesteśmy. Bei Rebecca haben wir das hier nicht. W przypadku Rebeki tego tutaj nie oglądamy. Die zieht diesen wahnsinnig langen Weg durch diese Wüste. Ona przeszła tą trudną do wyobrażenia długotrwałą podróż przez pustynię. Und sie erhebt ihre Augen. I ona podniosła swoje oczy. Und sie sieht Isaac. I zobaczyła Izaaka. Wusste aber gar nicht so richtig, wer das war. A nawet nie wiedziała dokładnie, kto to jest. Das heißt, sie sprang von ihrem Kamel herab. Czytamy potem, że ona zeskoczyła ze swojego wielbłąda. Und sprach zu dem Knecht, wer ist der Mann, der uns da entgegenkommt? I zapytała tego sługę, cóż to za mąż, który idzie nam naprzeciw? Ist das hier nicht ein herrliches Bild davon, dass die Versammlung heimgeführt wird zu ihrem Bräutigam? Czy to nie jest wspaniały opis tego przypadku, że zgromadzenie będzie wprowadzone do domu ojcowskiego przez oblubieńca? Isaac wartete nicht darauf, dass Rebekka kam. Isaac wartete nicht, dass jetzt Rebekka zu ihm kam. Isaac tego nie oczekiwał, aby Rebekka do niego podeszła. Sondern Isaac ging ihr entgegen. Nie, tutaj czytamy, że Isaac szedł jej naprzeciwko. Das ist ein gewaltiger Ausdruck hier. Jest to naprawdę potężne określenie, które tu znajdujemy. Und das zeigt uns, dass das Wort Gottes wirklich durch den Geist Gottes geschrieben sein muss. I to wskazuje również na to, że Słowo Boże rzeczywiście przez tego Ducha Świętego zostało napisane. Es ist hier nicht nur Geschichte. Dlatego, że przed nami nie znajduje się tylko po prostu historia. Es ist Geschichte, die so geschrieben ist, dass sie mit Prophetie verbunden ist. Jest to historia, która jest napisana w taki sposób, aby była powiązana z proroctwem. Und genau das sehen wir hier. I dokładnie to tutaj oglądamy. Wir merken das auch bei der Entrückung. My to też i zauważamy w przypadku pochwycenia wierzących i zabrania do Pana. Vielleicht können wir uns das einmal kurz in 1. Thessalonicher 1-2 Minuten angucken. Może króciutko spójrzmy do tego rozdziału z listu do Tesaloniczan. Denn da haben wir genau das gleiche in Kapitel 4, Vers 17. Gdyż tutaj dokładnie to samo oglądamy w 4. rozdziale w 17. wierszu. Da geht es um die Gläubigen allgemein. W tym wierszu chodzi o ogół wszystkich wierzących. Die werden in den Wolken dem Herrn entgegen in die Luft gerückt werden. Będziemy w obłokach, w powietrze, na spotkanie Pana pociągnięci. Das heißt, entgegen bedeutet, dass der Herr ihnen auch entgegenkommt. Naprzeciwko Pana. To znaczy, że Pan też będzie szedł w naszym kierunku. Und dann wird ein Treffen stattfinden. I to tam, w górze, odbędzie się spotkanie. Und wo? A gdzie to będzie? Das ist interessant. Jest to interesujące. In den Wolken. W obłokach. In der Luft. W powietrzu. Warum diese doppelte Beschreibung? Dlaczego tutaj takie podwójne opis, taki podwójny opis znajdujemy? Die Antwort haben wir in Epheser 2. Odpowiedź na to znajdujemy w drugim rozdziale listu do Efezjan. Und da erfahren wir jetzt endgültig, warum dieser Kiryat Arba gleichzeitig Hebron heißt. I tu jednocześnie dowiadujemy się, dlaczego ta miejscowość Kiryat Arba jednocześnie miała nazwę Hebron. Denn in Kapitel 2, Vers 2 heißt es,
Dlatego, że w drugim rozdziale Efezjan, w drugim wierszu jest napisane, dass Satan der Fürst der Gewalt der Luft ist. Że szatan jest władcą, który ma moc w powietrzu. Darum findet dieses Treffen in der Luft statt. I to dlatego to spotkanie Pana z wierzącymi odbywa się w powietrzu. Also vor dem Auge dessen, der meint, er hätte Gewalt. A więc odbywa się przed oczami tego, który mniema, że ma moc na tym, w tym miejscu. Er hätte Gewalt über den Tod. Przecież on ma moc nad śmiercią. Ja, was die ungläubigen Menschen betrifft, sicherlich. Tak, ale jeżeli chodzi o ludzi niewierzących. Wenn ein Mensch, der nicht mit Gott versöhnt ist, stirbt, bo jeżeli człowiek, który nie jest pojednany z Bogiem, umiera, dann geht er einmal ewig verloren. To od tego momentu idzie na wieczne potępienie. Und dann wird er in der ewigen Verdammnis sein, getrennt sein von Gott. I wtedy w tym wiecznym oddzieleniu od Boga będzie potępiony. Und wenn ein ungläubiger Mensch stirbt, ist es hoffnungslos. I jeżeli niewierzący człowiek umiera, to dla niego sytuacja jest całkowicie beznadziejna. Es sind solche, wie 1. Thessalonicher 4 am Ende von Vers 13 sagt, die keine Hoffnung haben. To są wszyscy ci, którzy w pierwszym liście do Tesaloniczan w 4 rozdziale pod koniec 13 wiersza są opisani jako drudzy, którzy nie mają nadziei. Sie werden an einem Ort sein, den die Bibel als Hölle bezeichnet. Oni znajdą się na miejscu, które Biblia określa jako piekło. Das heißt, man muss umkehren zu Gott. A to wszystko oznacza, że należy nawrócić się do Boga. Das ist gar nicht mal so schwer, wie man denkt. A przecież to nie jest czynność tak trudna, jak sobie to niektórzy wyobrażają. Man muss glauben, dass Jesus Christus für einen gestorben ist. Trzeba po prostu w to uwierzyć, że Jezus Chrystus kiedyś zmarł. Man muss ihm seine Sünden bekennen. I to jemu trzeba wyznać swoje grzechy. Und glauben, dass Jesus für einen persönlich gestorben ist. I wierzyć w to, że Pan Jezus za mnie osobiście zmarł na krzyżu. Und dann bekommt man eben dieses ewige Leben geschenkt. I wtedy otrzymuje się w podarunku to życie wieczne. Und dann wird man eben teilhaben an dieser Entrückung. I stajemy się wtedy uczestnikami tego rodzaju pochwycenia i zabrania w powietrze naprzeciwko Pana. Wo dann das Treffen vor den Augen Satans passiert. I to spotkanie odbędzie się przed oczami szatana. Was muss das für ein Schock für Satan sein? Jakiż to będzie szok dla szatana. Er dachte, er wäre der Herrscher über den Tod. On mówi o sobie, że jest panującym nad śmiercią. Dann stehen, da sind da plötzlich hunderte Millionen von Menschen vor ihm, die tot waren. I nagle teraz staną przed nim setki milionów ludzi, którzy kiedyś byli pokonani przez śmierć. Und plötzlich leben. I nagle teraz żyją. Und dort mit dem Herrn zusammentreffen. I tam spotykają się ze swoim Panem. Vor seinen Augen. Przed jego oczami. Und so wird er sehen und verstehen, dass er der Verlierer von Golgatha ist. I tam on właśnie to będzie widział i to nagle zrozumie, że on jest tym, który jest tym, który został pokonany na Golgocie. Darum finde ich das so schön, ich sage es noch einmal. I dlatego jeszcze raz powtarzam, jest to tak piękne w przypadku tutaj tego rozdziału 24. Dass dieses Kiryat Arba eben Hebron ist. Co czytaliśmy na początku tego rozdziału, że to Kiryat Arba nazywa się Hebron. Natürlich haben wir hier auch die praktische Seite. Naturalnie też oglądamy tutaj tą praktyczną stronę. Und das ist, dass diese Rebekka bereit ist, sich Isaak vollkommen hinzugeben. A mianowicie to, że Rebeka jest od tego momentu całkowicie gotowa, aby poddać się albo oddać się pod działanie tego Izaaka. Wir haben das in Vers 65 am Ende, dass sie sich verhüllte. Oglądamy to potem w tym wierszu 65,
że czytamy pod koniec tego wiersza, wtedy wzięła zasłonę i zakryła się. Und gleichzeitig haben wir eben auch die Aufgabe des Knechtes. A jednocześnie oglądamy tutaj zadanie tego sługi, der zum einen Isaak groß macht, indem er sagt, das ist mein Herr, który po pierwsze swojego pana znowu wywyższył w tych słowach, to jest mój pan. Der dann aber auch Isaak alle die Dinge erzählt, die er erlebt und ausgerichtet hat. Ale również i przez to, że on Izaakowi opowiedział wszystkie rzeczy, które on załatwił w czasie tej podróży. Und das Ergebnis ist das, was wir eben schon vorweggenommen haben. I wynikiem tego jest to, co żeśmy już wzmiankowali. Isaak führt sie in das Zelt seiner Mutter Sara. Że Izaak wprowadził ją do namiotu matki swojej Sary. Das ist eben das, was ich vorhin sagte, prophetisch gesprochen, der Einzug in das Haus des Vaters. To jest to, co ja już też poprzednio powiedziałem, co proroczo należy oglądać, to jest opis naszego wejścia do domu naszego Ojca. Es ist die Hochzeit des Lammes. Tu oglądamy właśnie to wesele barankowe. Denn es heißt hier, sie wurde seine Frau. Dlatego, że tutaj czytamy o tym i stała się jego żoną. Und er hatte sie lieb. I dalej czytamy, i pokochał ją. No, bei diesem Ausdruck müssen wir noch kurz verweilen. I co do tego wyrażenia musimy się jeszcze krótko zatrzymać. Es ist das zweite Mal erst, to jest dopiero po raz drugi, dass wir im Alten Testament etwas von Liebe lesen. Że my czytamy w Starym Testamencie cokolwiek na temat miłości. Das erste ist 1. Mose 22. Pierwszy przypadek jest opisany w pierwszej Mojżeszowej, 22 rozdział. O Gott zu Abraham sagt, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den, den du lieb hast. Gdy Bóg powiedział do Abrahama, weź twojego syna, twojego jednorodzonego, tego, którego ty miłujesz. Es beschreibt die Liebe Gottes zu seinem Sohn. I to opisuje miłość Bożą do jego syna. Oder besser die Liebe des Vaters zu seinem Sohn. Albo lepiej powiedziawszy, miłość ojca do jego syna. Und dann lesen wir nichts mehr über Liebe. I potem nic więcej nie czytamy o miłości. Wir lesen auch in Kapitel 23 nichts über Isaak. W ogóle w 23 rozdziale nie czytamy niczego o Izaaku. Kapitel 22 endet damit, dass Isaak geopfert wird. 22 rozdział kończy się tym, że Izaak bywa ofiarowany. Danach wird der Name Isaak nicht mehr erwähnt. A potem ani razu nie jest to imię Izaak wzmiankowane. Ja, das letzte Mal ist in Kapitel 22. Po raz ostatni to imię jest wymienione w 22 rozdziale. Das ist in Vers 9. Mianowicie w 9 wierszu. Und er band seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar. I on związał syna swego Izaaka i położył go na ołtarzu. Danach liest du den Namen Isaak nicht mehr. Potem ani razu więcej nie czytamy tego imienia Izaak. Du liest auch nichts davon, dass Isaak zu den Knaben zurückkehrte. I nawet nie przeczytasz o tym, że Izaak wrócił razem z Abrahamem do tych sług, którzy czekali na nich. In Vers 19 steht ausschließlich in Kapitel 22 und Abraham kehrte zu seinen Knaben zurück. W 22 rozdziale, w 19 wierszu jest napisane tylko i wyłącznie potem powrócił Abraham do sług swoich. Der Name Isaak kommt nicht mehr vor. I tu od tego momentu w ogóle nie pojawia się to imię Izaak. Erst in Kapitel 24 wieder. Dopiero w 24 rozdziale ponownie. Und da lebt Isaak plötzlich. Nagle się okazuje, że Izaak jednak żyje. Dort, wo Abraham lebt. Żyje tam, gdzie żyje Abraham. Und darum sagte ich, es ist hier ein Bild von dem auferstandenen und verherrlichten Christus. I dlatego powiedziałem, że on jest obrazem tego zmartwychwstałego i żyjącego Chrystusa. In Verbindung mit der Versammlung Gottes. I to w powiązaniu ze zgromadzeniem Bożym, die er liebt, które on umiłował, der uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, wie es der Epheserbrief sagt, und der die Versammlung geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, wie auch Epheser 5 sagt.
O czym mówi list do Efezjan, 5 rozdział, który umiłował ciebie i mnie i zgromadzenie i siebie samego za nie wydał. Und deswegen haben wir hier zum zweiten Mal das Wort Liebe. I to dlatego tutaj w tym miejscu po raz drugi znajdujemy to słowo miłość. Und es beschreibt die Liebe von Christus zu seiner Versammlung. I to słowo opisuje miłość Chrystusa do jego zgromadzenia. Haben die anderen Männer ihre Frauen nicht geliebt im Alten Testament? Czy inni mężowie w Starym Testamencie dotychczas nie miłowali swoich żon? Natürlich taten sie das. Naturalnie oni to czynili. Aber Gott hat es extra nicht erwähnt. Ale Bóg to specjalnie nie wymieniał. Um dieses Bild hier nicht zu zerstören. Po to, aby nie zakłócić albo nie zniszczyć tego obrazu, który tutaj jest teraz przed nami. Nicht wahr? Zuerst die Liebe des Vaters, die ewige Liebe des Vaters zu seinem Sohn. Bo jest tutaj opisana ta odwieczna miłość Ojca do Jego Syna. Und dann erst die Liebe von seinem Sohn zur Versammlung. A potem dopiero miłość ze strony Jego Syna do zgromadzenia. Das Wort Gottes ist schon mit Weisheit geschrieben. Tak, Słowo Boże widzimy tu wyraźnie, jest z wielką mądrością zapisane. Interessanterweise heißt es nun Isaak, nicht Abraham, tröstete sich nach dem Tod seiner Mutter. I to jest naprawdę interesujące, że tu jest napisane, że Izaak, a nie Abraham, pocieszył się po śmierci matki swojej. Wir haben gestern gesehen, dass Isaak ein Bild von dem Volk Israel, dass Sara ein Bild von dem Volk Israel ist. Wczoraj żeśmy o tym już wzmiankowali, że Sara jest tutaj obrazem ludu izraelskiego. Dass die Gnade Gottes seinen Sohn abgelehnt hat. Abgelehnt? Abgelehnt, nicht angenommen. Że oni nie przyjęli łaski Bożej w osobie posłanego syna, którego odrzucili. Gott musste deswegen sein geliebtes Volk beiseite setzen. I to Bóg musiał swój umiłowany naród odsunąć na bok. Und das war nicht einfach für unseren Herrn. To nie było rzeczą łatwą dla naszego Pana. Der in erster Linie zu seinem Volk gekommen ist. Który w pierwszym rzędzie przyszedł dla swojego własnego narodu. Und in erster Linie für sein Volk am Kreuz sterben wollte. I który w pierwszym rzędzie chciał na krzyżu umrzeć za swój naród. Wir aus den Nationen sind sozusagen der Ersatz, weil Israel ihn verworfen hat. A my ze wszystkich pogańskich narodów jesteśmy tym zastępstwem tego narodu Bożego, bo ten naród odrzucił Pana. Sind deswegen unter einen gewaltigen Segen gekommen. I dlatego to my znaleźliśmy się pod działaniem tak ogromnie wielkiego błogosławieństwa. Wir haben gesehen, was Rebecca alles geschenkt bekam. Myśmy to widzieli, jak wielkie podarunki otrzymała Rebecca. Wo sie hingeführt wurde. I do kogo została przyprowadzona. Und so konnte sich Isaak trösten. So ist die Versammlung, ich sag mal, ein Trost für unseren Herrn. I tak czytamy, Izaak pocieszył się, i tak też i zgromadzenie jest tą pociechą dla naszego Pana. Aber die Geschichte seines Volkes ist noch nicht zu Ende. Ale przecież historia jego narodu jeszcze się nie zakończyła. Deswegen haben wir noch die ersten 11 Verse von Kapitel 25. I dlatego mamy przed sobą te pierwszych 11 wierszy tego 25 rozdziału. Und jetzt sage ich noch einmal, was für eine überragende Weisheit Gottes, wie das hier geschrieben ist. Jeszcze raz to podkreślam, jak przeogromna mądrość Boża wszystko tutaj zapisała. Denn eins ist für mich 100% sicher. Bo jedno jest dla mnie 100% pewne. Kapitel 25 geschah zeitlich gesehen lange vor Kapitel 24. Dlatego, że to, co tu jest w 25 rozdziale opisane, to według mnie już dawno wcześniej się odbyło, zanim nastąpiły zdarzenia z 24 rozdziału. Wahrscheinlich sogar vor Kapitel 21. Prawdopodobnie nawet się to działo jeszcze przed 21 rozdziałem. Warum? Dlaczego? Zum einen,
Po pierwsze, diese ersten drei oder vier Verse, że te pierwsze cztery wiersze auch im Buch der ersten Chroniker erwähnt werden, są wymienione w księdze, pierwszej księdze Kronik. Das an sich ist natürlich noch kein Beweis, dass es dort steht. Das ist noch kein Beweis. Naturalnie to, co tutaj jest napisane, to nie stanowi żadnego dowodu. Aber wir lesen dort in 1. Chroniker 1, Vers 32. Ale czytamy tam w pierwszej księdze Kronik, w pierwszym rozdziale, w 32. wierszu, dass Ketura die Nebenfrau Abrahams war. Że Ketura była nałożnicą Abrahama. Das ist aber vollkommen unmöglich, wenn Sarah schon gestorben war, wenn Sarah noch nicht gestorben war. A to naturalnie by było całkowicie rzeczą niemożliwą, gdyby Sara wcześniej nie zmarła. Eine Nebenfrau hat ein Witwer ja nicht dann, wenn er wieder heiratete im Alten Testament. Dlatego, że nałożnicy nie bierze sobie mężczyzna, który staje się wdowcem za czasów Starego Testamentu. Sondern eine Nebenfrau hat man, wenn man eine andere Frau noch hat im Alten Testament. Ale nałożnicę albo taką drugą żonę bierze się, gdy się ma tą pierwszą żonę za czasów Starego Testamentu. Zweitens war es außergewöhnlich, dass Abraham noch Isaak bekommen konnte, zeugen konnte. A poza tym było to rzeczą nadzwyczajną, że Izaak, przepraszam, że Abraham mógł jeszcze spłodzić Izaaka. Denn es heißt ja nicht nur von Sarah, dass sie diesen schon gestorbenen Leib hatte. Dlatego, że nie tylko o Sarze jest napisane, że jej ciało już było obumarłe. Sondern wir lesen das ja auch von Abraham. Ale czytamy równie to samo o Abrahamie. Es war für beide ein biologisches Wunder, dass sie noch ein Kind bekommen konnten. Dla nich obydwojga było to biologicznym cudem, że oni jeszcze mogli otrzymać dziecko. Sowohl für Sarah als auch für Abraham. Zarówno dla Sary, jak również też i dla Abrahama. Und da kann ich mir gar nicht vorstellen, dass Abraham nach Isaak noch sechs Söhne zeugte. I dlatego nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić, żeby Abraham jeszcze po narodzeniu Izaaka był w stanie spłodzić następnych sześciu synów. Es war ganz klar vorher. Tylko dla mnie to jest jasne, że to działo się dużo wcześniej. Aber warum setzt Gott das hier an das Ende dieses Kapitels? Ale dlaczego Bóg to tutaj tak umieścił? I to po zakończeniu tego naszego rozdziału. Gott macht das deswegen, weil wir hier nicht in erster Linie einen geschichtlichen Bericht haben. Bóg to czyni dlatego, że to nie w pierwszym rzędzie mamy przed sobą historię chronologicznie zapisaną, sondern weil wir hier einen moralischen Bericht und einen prophetischen Bericht haben. Ale z tego powodu, że my mamy tu przed sobą opis stanu moralnego, jak również też i opis pod względem proroctwa. Ich habe das vor ein, zwei Jahren schon mal gezeigt, dass das erste Buch Mose meistens chronologisch ist. Ja to już przed dwoma czy trzema laty w tym miejscu powiedziałem, że w większości przypadków pierwsza księga Mojżeszowa jest napisana w sposób chronologiczny. Aber eben nur meistens und nicht immer. Ale tak jak powiedziałem, w większości przypadków, ale nie zawsze. Die erste Unterbrechung haben wir schon in Kapitel 2. Pierwszy przerywnik oglądaliśmy już w drugim rozdziale. Denn Kapitel 2 ist nicht eine zweite Schöpfung nach dem siebten Schöpfungstag. Dlatego, że drugi rozdział to nie jest opis drugiego stworzenia, które już odbyło się w pierwszym rozdziale. Sondern Kapitel 2 ist eine Lupe besonders von dem sechsten Schöpfungstag. Ale drugi rozdział jest w zasadzie tylko tą lupą powiększającą zdarzenia, jakie odbyły się w szóstym dniu stworzenia z pierwszego rozdziału. Es hätte also eigentlich vor dem siebten Tag, an dem Gott ruhte, geschrieben, genannt sein müssen. I w zasadzie te słowa z drugiego rozdziału powinny być wymienione po zakończeniu szóstego dnia stworzenia, zanim Bóg spoczął po stworzeniu, w siódmym dniu.
Ist es aber nicht. Ale tak też tak tam nie jest. Weil Gott uns seine zwei Seiten zeigen möchte. Dlatego, że Bóg chciał nam pokazać swoje dwie strony. In Kapitel 1 der absolute Schöpfer. W pierwszym rozdziale pokazać się nam jako ten absolutny stwórca. In Kapitel 2 der Gott, der sich uns Menschen zugeneigt hat. A w rozdziale drugim jako Boga, który do nas ludzi się skłania. In Kapitel 10 liest du, dass die Völker nach ihren Sprachen über der Erde verteilt worden sind. W 10 rozdziale czytasz o tym, że wszystkie narody według swoich własnych języków zostały rozproszone po powierzchni całej ziemi. Aber erst Kapitel 11 hast du den Turmbau zu Babel. Ale dopiero w 11 rozdziale znajduje się opis wybudowania wieży Babel, w Babel. Also Kapitel 11 ist eigentlich vor Kapitel 10. A więc w zasadzie ten 11 rozdział musiałby być postawiony przed 10 rozdziałem. Trotzdem hat Gott die Reihenfolge geändert. A pomimo tego Bóg tą kolejność zmienił. Er möchte uns zeigen, dass es zwei Linien auf dieser Erde von Menschen gibt. Dlatego, że on chciał nam pokazać, że na tej ziemi są dwie linie wśród ludzkości. Die Linie des Fleisches, die Linie ohne Gott, der Gott nicht mehr gedenken wird. Linia cielesna, linia bez Boga, linia, co do której Bóg w ogóle dalej nie chce już wspominać jej. Aber auch die Linie des Lebens, ale również też i linia życia, die in Abraham und über den Stammbaum Matthäus 1 in Jesus Christus mündet. Która przez Abrahama w Mateusza w pierwszym rozdziale jest włączona do tego rodowodu Jezusa Chrystusa. Und das Evangelium, das beginnt, das alles der Reihe nach aufgeschrieben worden ist. I ta Ewangelia, która jak od samego początku możemy przeczytać, jest napisana dokładnie według kolejności następujących wydarzeń. Ist das Evangelium mit der am wenigsten zeitlich richtigen Reihenfolge. Stała się Ewangelią, która ma najmniej wszystkiego po kolei wymienionego. Es ist das Lukas Evangelium, das in einer moralischen Reihenfolge geschrieben ist. Dlatego Ewangelia Łukasza jest tak ukształtowana, aby pokazała nam tą moralną linię i kolejność. Und so muss es uns nicht wundern, dass hier die ersten elf Verse, nein, die ersten sechs Verse von Kapitel 25. I dlatego nie należy się dziwić, że tych pierwszych sześć wierszy 25 rozdziału zeitlich viel früher stattfanden. Pod względem czasu o wiele wcześniej się wydarzyło niż po tym zdarzeniu z Rebeką. Trotzdem hat Gott sie hier hingesetzt. A pomimo tego Bóg je właśnie w tym miejscu postawił. Weil er uns etwas Wichtiges zeigen möchte, was nach der Entrückung passiert. Dlatego, że on chce nam coś bardzo ważnego pokazać, co odbędzie się po pochwyceniu wierzących. Ich habe eben schon gesagt, die Wüstenreise finden wir in Kapitel 24 nur angedeutet. Ja już to powiedziałem, że podróż przez pustynię w 24 rozdziale tylko jest bardzo króciutko wzmiankowana. Und so finden wir die Drangsalzeit, die nach der Entrückung stattfindet, in Kapitel 25 auch nicht direkt. I również ten czas ucisku, który odbędzie się na tej ziemi, gdy już wszyscy wierzący zostaną z niej zabrani przez pochwycenie i wprowadzenie do Pana, też nie jest wymieniony. Aber wir haben hier den Hinweis, dass auch in der Drangsalzeit es nicht nur Gläubige aus Israel geben wird. Ale my znajdujemy tutaj wskazówkę, że w tym wielkim ucisku nie tylko wierzący z ludu izraelskiego będą tutaj na ziemi. Also Gott findet nicht nur einen gläubigen Überrest in Israel dargestellt durch Ketura. A więc Bóg nie tylko znajdzie tutaj na tej ziemi tą wierzącą resztkę, która będzie narodzona z tego ciała Ketury, sondern eben auch solche aus den Nationen dargestellt durch die Kinder der Ketura. Ale znajdzie również i takich, którzy są tutaj z narodów zobrazowani przez dzieci Ketury. Vielleicht nur ein Beispiel dafür gezeigt in Offenbarung 7. Jeden tylko przykład tutaj możemy przytoczyć z objawienia z siódmego rozdziału.
Da haben wir diese beiden Gruppen. Tu w tym rozdziale mamy wymienione te dwie grupy. Da haben wir in Vers 4 bis 8 den Überrest aus Israel dargestellt in den 144.000. Od czwartego wiersza mamy przedstawionych wszystkich tych w postaci 24 tysięcy pochodzących z Izraela. Aber dann müssen wir auch nach Vers 9 gehen. Ale musimy też przejść do wiersza 9. Und da haben wir eine große Volksmenge, die niemand zählen kann, aus jeder Nation und aus Stämmen und Völkern und Sprachen. 9. wiersz. Potem widziałem, a oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć, z każdego narodu i ze wszystkich plemion i ludów i języków, którzy stali przed tronem i przed barankiem. Und sie rufen ebenfalls mit lauter Stimme und sagen in Vers 10, das Heil sei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. I w 10. wierszu oni wołali głosem donośnym, mówiąc, zbawienie jest u Boga naszego, który siedzi na tronie i u baranka. Noch einmal merken wir, was die Bibel für ein gewaltiges Buch ist. Jeszcze raz to podkreślam, czy nie zauważamy tego, że Biblia jest tak potężną księgą? Die fünf Bücher Mose sind die ersten Bücher, die wahrscheinlich fertig geschrieben worden sind. Pierwsze księgi z Biblii, pięcioksiąg mojżeszowych, prawdopodobnie jest pierwszą księgą, która w ogóle kiedykolwiek została zapisana. Alle anderen Bücher sind erst später geschrieben worden. I jako pierwsza księga w ogóle występuje, a wszystkie pozostałe księgi ze Starego Testamentu znacznie później zostały napisane. Und das Neue Testament gab's da noch gar nicht. A przecież Nowego Testamentu jeszcze w ogóle w tamtym czasie nie było. Und trotzdem haben wir diese Reihenfolge. A pomimo tego tutaj taką kolejność znajdujemy. Die prophetisch so perfekt geschrieben ist. Która pod względem proroczym tak perfekcyjnie została zapisana. Geschichtlich war, ehrlich, aufrichtig. Pod względem historycznym wszystko jest prawdą i to szczerą prawdą. Mit einem fantastischen Blick in die Zukunft. A jednocześnie zawierającą takie fantastyczne spojrzenie w daleką przyszłość. Es wird auch später solche aus den Nationen geben, die sich in der Drangsalzeit zu Gott bekehren. Że później jeszcze będą w tym ucisku tacy, którzy będą pochodzili z tych wielu narodów, ze wszystkich krajów ziemi, którzy nawrócą się do Boga. Aber sie stehen nicht auf dem gleichen Boden wie Christus und die Versammlung. Ale nie będą znajdowali się na tym samym podłożu, co Chrystus i jego zgromadzenie. Wir haben das in Vers 5 und in Vers 6. Oglądamy to w 5. i 6. wierszu. Isaak bekam alles, was Abraham gehörte, haben wir eben schon gesehen. Że Izak otrzymał wszystko, co posiadał Abraham, już wcześniej o tym mówiliśmy. Und damit auch die Versammlung, die die Braut des wahren Isaak ist. I tym samym też i zgromadzenie, ta oblubienica Izakowa jest tutaj na pierwszym miejscu. Die in dem Haus des Vaters sein wird. I ona znajdzie się w domu ojca. Aber all die Gläubigen aus der Zeit des Alten Testaments. Ale również też i wszyscy wierzący pochodzący z czasów Starego Testamentu. Und die in der Drangsalzeit zum Glauben gekommen sind. I również wszyscy ci, którzy w ucisku uwierzą. Und die im tausendjährigen Reich zum Glauben gekommen sind. I wszyscy ci, którzy też i w czasie tysiącletniego królestwa uwierzą. Sie stehen auch unter dem Segen Gottes. Oni wszyscy będą pod błogosławieństwem Bożym. Den es natürlich nur in Verbindung mit Jesus Christus gibt. I te błogosławieństwo mianowicie jest tylko możliwe i dostępne w powiązaniu z Jezusem Chrystusem. Aber sie werden in der Ewigkeit auf der neuen Erde leben. Ale oni w wieczności będą wszyscy żyli na tej nowej ziemi. Und nicht in dem Haus des Vaters. A nie będą przebywali w domu ojcowskim. So bekam Isaak mit Rebekka alles. I tak Izak i Rebeka otrzymali od Abrahama wszystko. Und alle anderen bekamen Geschenke. A wszyscy pozostali synowie otrzymali tylko podarunki. Rebeka hatte nichts verdient. Rebeka na to nie zasłużyła.
Die anderen haben auch nichts verdient. Ale również i ci wszyscy pozostali też na podarunki nie zasłużyli. Es ist die unbeschreibbare Gnade Gottes für solche, die sich für Gott entschieden haben. To jest właśnie obraz tej nieopisanie wielkiej łaski Bożej dla wszystkich tych, którzy na nią w ogóle nie zasługiwali. Verlassen wir diese Ebene und gehen noch 5 Minuten auf die rein praktische Ebene. Opuśćmy teraz tę płaszczyznę i na 5 minut skierujmy naszą uwagę na całkowicie praktyczne wskazówki. Ob das so gut war, dass Abraham sich noch eine Nebenfrau nahm? Czy to było taką dobrą rzeczą, aby Abraham wziął sobie jeszcze takie poboczne żonę, nałożnicę? Gott hat das im Alten Testament häufig zugelassen. Bóg dopuszczał to bardzo często w Starym Testamencie. Aber aus diesen Beziehungen ging nicht immer Segen hervor. Ale z tego rodzaju związków nie zawsze wypływało błogosławieństwo. Wir haben das bei der Magd Hagar gesehen. Myśmy to oglądali w przypadku tej służącej Sary Hagar. Die Probleme, die aufkamen, als Ismael kam. I widzieliśmy to w postaci problemów, gdy dorósł jej syn Ismael. Unter den Folgen leiden wir heute noch. I pod właśnie następstwami tego my po dziś dzień jeszcze wszyscy na ziemi cierpimy. Denn Ismael ist der Vorfahre der arabischen Welt. Dlatego, że Ismael to jest właśnie przodek całego świata arabskiego. Und wer kennt nicht den ganzen Stress im Nahen Osten? I w tym samym względzie możemy teraz dowiedzieć się, skąd powstaje ten cały stres na Bliskim Wschodzie. Verheißen von Gott in 1. Mose 16. Verheißen, vorausgesagt von Gott. Przepowiedziane zostało to przez Boga w 1. Mojżeszowej w 16. rozdziale. Und es wäre sicherlich nicht der Fall, wenn Abraham diese Sünde nicht begangen hätte. I z całą pewnością nie było to, by nie miałoby to miejsca, gdyby Abraham nie popełnił tego grzechu. Sieht es hier besser aus? Sieht es hier besser aus in Kapitel 25? Czy tutaj w tym 25 rozdziale sprawa wygląda cokolwiek lepiej? Nun, von den meisten Namen, die hier stehen, wissen wir nichts. W przypadku tych większości imion, które tutaj są wymienione, nie wiemy niczego. Allerdings von dreien doch. Ale jednak w przypadku trzech imion wiemy. Lass sie uns kurz streifen. I dlatego krótko teraz przejdźmy do innego tekstu. Das erste ist Midian. Pierwszym tutaj wymienionym jest Midian. In 2. Mose 2. O którym czytamy w drugiej Księdze Mojżeszowej w 2. rozdziale. Da ist Midian noch ein Zufluchtsort für Mose, der vor dem Pharao floh. Ten kraj midiański był jeszcze dla Mojżesza tym miejscem ucieczki, gdy on uciekał przed faraonem. Da nimmt er sogar noch eine Frau aus ihrer Mitte. Tam czytamy o tym, że on nawet wziął sobie z tego narodu żonę. Da sieht das Ganze noch ganz positiv aus. I sprawa ta wyglądała na początku całkowicie pozytywnie. Aber in 4. Mose 22 sieht das schon ganz anders aus am Ende der Wüstenreise. Ale w 4. Księdze Mojżeszowej w 22. rozdziale sprawa ta wygląda całkowicie inaczej w przypadku końcówki drogi ludu izraelskiego przez pustynię. Denn da werden die Midianiter ebenfalls erwähnt. Dlatego, że w tym rozdziale, 4. Mojżeszowa, 22, znowu spotykamy się z wymienionymi tutaj Midiańczykami. Da ist in Vers 4, Moab sprach zu den Ältesten von Midian. I czytamy w 4. wierszu, i rzekli Moabici do starszych Midiańskich. Und wir lesen nachher in Vers 7, dass dort Wahrsagerei stattfand. I czytamy w wierszu 7 potem, że również tam była praktykowana rzecz wróżenia. Und sie holten dann Bileam. I że oni później przywołali Bileama, der seine Prophezeiungen gegen das Volk Israel aussprechen sollte, który miał wypowiedzieć swoje proroctwo na niekorzyść ludu izraelskiego, was er nicht konnte, weil Gott es verhinderte, ale nie był w stanie tego dokonać, bo to Bóg mu w tym przeszkodził. Aber in Kapitel 25, Vers 6 lesen wir, dass die Midianiter einige aus Israel zu Hurerei verführten.
Ale już w 25 rozdziale tej czwartej Mojżeszowej czytamy o tym, że Midianczycy doprowadzili do cudzołóstwa lud izraelski. Und deswegen sagt Gott in Vers 17: Befeindet die Midianiter und schlacht sie. I to dlatego Bóg powiedział w 17 wierszu: odnoście się wrogo do Midianitów i bijcie ich. Was dann tatsächlich auch in Kapitel 31, glaube ich, geschieht. I to rzeczywiście zostało wykonane, co zdaje się jest opisane w 31 rozdziale. Aber sie sind nicht endgültig geschlagen. Ale ci Midianici w tym rozdziale nie byli do końca wytępieni. Und in Richter 6 treten sie wieder auf. I w Księdze Sędziów w 6 rozdziale znowu się z nimi spotykamy. Und sie sind diejenigen, die das Volk Israel belagern und ihnen die Lebensmittel stehlen. I oni byli właśnie tymi, którzy stali się najeźdźcami na Izraela i okradali Izraela ze wszelkiej żywności. Bis sie in Kapitel 7 dann von Gideon geschlagen werden. Aż w końcu w 7 rozdziale zostali pobici przez Gedeona. Zwei andere Namen sind, um es kurz zu machen, noch Sheba und Dedan in Vers 3. Aby krótko tylko wymienić następne dwa imiona, to jest tutaj Sheba i Dedan. Dedan und Sheba. Sheba und Dedan. Sie entwickeln sich zu ungläubigen Völkern. Trzeci wiersz o tym mówi. Te dwa narody rozwinęły się w narody całkowicie niewierzące. Die aber interessanterweise in der Endzeit dem Volk Israel helfen werden. Ale co jest interesujące, w końcowym czasie będą pomocnikami dla Izraela. Wenn es gegen den König von Russland kämpft. Wtedy, gdy będą walczyli przeciwko królowi z Rosji. Ich glaube, Ezekiel 33 oder 38 steht das. Zdaje się, to jest opisane w księdze proroka Ezechiela, 33 albo 38 rozdział. Die dann dadurch unter den Segen Gottes gekommen sind. I którzy dzięki temu znajdą się pod błogosławieństwem Bożym. Das heißt, die prophetische Seite haben wir eben gesehen. I to oznacza, że właśnie teraz żeśmy się przyjrzeli tej proroczej stronie tego rozdziału. Jetzt haben wir die praktische moralische Seite vor uns. I teraz przechodzimy do tej praktycznej, moralnej strony dla nas. Wir sehen, was die Folgen dieser Verbindung mit dieser Nebenfrau sind. Widzimy mianowicie, jakie są następstwa tego wzięcia sobie tej nałożnicy. Es kamen Nachkommen hervor, die später das Volk Israel zum Teil bedrückten, unterdrückten. Powstało takie potomstwo, które w późniejszym czasie będzie uciskało lud izraelski. In den ersten Jahrzehnten war das gar nicht offenbar. W pierwszych dziesięcioleciach w ogóle to nie było objawione. Aber später zeigten sich die Folgen dieses Ungehorsams. I dopiero później objawiły się następstwa tego nieposłuszeństwa Abrahamowego. Und es durchzog sich durch die halbe Geschichte des Volkes. I coś takiego ciągnie się przez połowę historii tego narodu Bożego. Das ist eine ernste Warnung an uns. I te sprawy są poważnym napomnieniem dla nas. Dass wir nicht leichtfertig mit der Gnade Gottes umgehen. Abyśmy nie obchodzili się lekkomyślnie z łaską Bożą. Ab Vers 7 geht es wieder chronologisch weiter. A począwszy od 7 wiersza, znowu tutaj znajdujemy opis chronologiczny. Abraham stirbt im Alter von 175 Jahren. Czytamy o tym, że Abraham zmarł w wieku 175 lat. In gutem Alter. W dobrym, sędziwym wieku. Wahrscheinlich ein Alter, was keiner von uns je erreichen wird. Jest to taki wiek, który żaden z nas nie jest w stanie osiągnąć. Er war der Tage satt bei all dem, was er erlebt hatte. I był syty dni we wszystkim tym, co on w swoim życiu przeżył. Aber es war ein Leben mit Gott. Ale wiemy, że było to życie z Bogiem. Er ist der einzige Mann, der Freund Gottes genannt wird. On jest tym jedynym mężem z całego Pisma Świętego, który jest nazwany przyjacielem Bożym. Das so da dreimal. I to nawet trzykrotnie o tym czytamy. Und so wird er in der gleichen Höhle begraben, in der auch seine Frau begraben worden ist. I czytamy o tym, że on został pochowany
w tej samej jaskini, w której została pochowana jego żona Sara. Dort in dieser Höhle von Machpela. Tam w tej jaskini Machpela, dass er dem Ephron für viel Geld abgekauft hatte, która została odkupiona od Ephrona za ogromną sumę pieniędzy, das vor Mamre liegt, der Ort, wo er Gemeinschaft hatte mit Gott, która znajduje się przed Mamre, czyli miejscowością, w której Abraham miał społeczność z Bogiem, und was sein einziger Besitztum auf dieser Erde war. I to miejsce było jedyną posiadłością własną Abrahama na tej ziemi. Er war ein Fremdling bis zu seinem Ende. On pozostał obcym przybyszem na tej ziemi aż do końca swoich dni. Er hat diesen Weg durchgehalten wie Sarah. On wytrwał na tego rodzaju drodze życia tak samo jak jego żona Sara. Schön ist das Ende in Vers 11. I piękny jest tekst pod koniec 11 wiersza. Wir haben viele Beispiele, dass Väter ihre Söhne segnen. Mamy wiele przykładów, że on później swoich synów błogosławił. Auch bei den Nachkommen von Abraham. Jeżeli chodzi o to potomstwo Abrahama. Aber hier ist es Gott, der selbst segnet. Ale tu oglądamy Boga, który osobiście błogosławi. Gott segnet Isaak. Czytamy tutaj, że po śmierci Abrahama błogosławił Bóg Izakowi. Und Isaak wohnte bei dem Brunnen Lachariroi. A Izak zamieszkał przy studni zwanej studnią żyjącego Lachariroi. Aber nicht nur Isaak, sondern auch Rebekka. Ale nie tylko Izaak, ale i Rebekka. Und das ist der Ort des Segens. I to jest właśnie miejsce błogosławieństwa. Rebekka konnte nur dort gesegnet werden, wo Isaak sich aufhielt. Rebekka mogła być tylko tam błogosławiona, gdzie przebywał Izaak. Und Isaak konnte nur gesegnet werden an dem Brunnen des Lebens. A Izaak mógł być tylko błogosławiony przy studni żyjącego. An dem Brunnen des Christus. Czyli przy studni, którym jest Chrystus. An dem Brunnen von dem, der sich schauen lässt. Przy studni tego, który daje się oglądać. Und der uns sieht, i przy studni żyjącego, który mnie widzi, und uns helfen möchte in all unseren Lebensumständen, bis wir unser Ziel erreicht haben. I który chce nam pomagać we wszystkich okolicznościach naszego życia, aż my dojdziemy do naszego celu. Und mit diesem herrlichen Vers endet die Geschichte Abrahams. I tym wspaniałym wierszem kończy się historia Abrahama. Und gebe Gott, dass wir es so machen wie Isaak. I aby Bóg nam to darował, abyśmy uczynili tak jak Izaak, dass wir an diesem Brunnen, der von Christus spricht, wohnen. Abyśmy zamieszkali przy tym źródle, które obrazowo wskazuje na Chrystusa. Dass das unser bleibender Aufenthaltsort ist, bis der Herr kommt. Aby to miejsce było naszą trwałą siedzibą, aż Pan przyjdzie.